Hej, witajcie na kanale Spalmy To! Mamy kolejną fascynującą przygodę. Ale jak zauważyliście, będzie nas więcej. W kupie siła i w ogóle kupy nikt nie rusza. To mnie. No. Nie. Tak. Zaczyna się. Tak, więc jest z nami Bartek. Bartek, skąd do nas przyjechałeś? Przyjechałem z Solijówka pod Warszawą. Tak, cześć. I przyjechałem też z podcastu, który polecam serdecznie. Reklama w pierwszych minutach. Ej, to jest niesamowite, Bartek, bo jesteś już u nas po raz drugi gościem, ale jak byłeś po raz pierwszy gościem z nami, to nie było podcasteksu jeszcze. Nie było podcasteksu, no. A teraz... Słuchajcie, to nie, ja teraz będę fangirlował, ale to być może nie jest najlepsze towarzystwo do mówienia tego, ale uważam, że Podcastex to jest najlepszy podcast w Polsce. Jakby wszyscy tu prowadzą jakieś podcasty, więc sorry wszyscy. Oskar, ja kocham napisy, ale... Dziękuję w imieniu swoim i Mateusza, czyli współprowadzącego. Tak, ale macie rzecz, która to potwierdza, nie? W sensie nagrody dostaliście, że najlepszy, że dobrze, więc to się wszystko zgadza. Ja bardzo polecam i też bardzo lubię, więc jestem podekscytowany, że mój serdeczny przyjaciel od wielu lat, Bartek, jest teraz podcasterem, więc to fajnie. U nas zaczynał jakoś taka kruszyna. To dzięki nam, nie? Pamiętacie? A teraz, to teraz przygotujcie się na ostatnią już przygodę chili dzisiaj. Więc... No, tak. Mam nadzieję, że nie przyzwyczailiście się mocno do postaci. Ale słuchajcie, bo to jest w ogóle rzecz, tak? Bartek jest u nas gościnnie teraz. I to jest nowa rzecz, którą robimy. To jest dla nas nowość. Nigdy tego nie robiliśmy. W zasadzie byli już goście, To się nie zdarzyło, tak. Nie zdarzyło się, żeby w naszej głównej kampanii pojawiła się jakaś osoba na jakiś czas. To nie tak, że będziemy z Bartkiem teraz grać zawsze. Być może kiedyś jeszcze wróci, ale być może nie. Nie wiemy, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Może jego postać spadnie i zginie, albo... Albo nawet nie wpadnie. Może zignorujemy ją. A w następnym odcinku będzie tylko Bartek. Już tylko Bartek zostanie, reszta zginie. Ja tutaj muszę powiedzieć, że ja od bardzo dawna mówię chłopakom, że powinni... Bo jestem fanem Harmon Quest, takiego serialu, gdzie właśnie też grają w RPG i zapraszają różnych gości i tymi gośćmi są aktorzy bardzo często. To totalnie chłopaki powinni zaprosić do Spalmy To jakiegoś, nie wiem, Jana Englerta, Piotra Franceskiego, tak polecieć grubo i spróbować zagrać w RPGa z jakimś, nie wiem, aktorem starej daty albo z jakąś piosenkarką. Taką zupełnie z dupy wziąć postać publiczną, nie? I to byłoby tak zajebiste. Tylko, że by było, wiem, że to jest trudne też, ale... Więc Piotrze Franceski, skoro już nas oglądasz i chciałbyś z nami zagrać, to jakby... Wiesz, on teraz, wiesz, tak zakłada płaźni przed wyruszeniem w drogę na resztę bezgrzyna i rusza prosto do studia. Spalmy To, żeby z nami zagrać. Tak. Słuchajcie, bo to jest jakby za pomocą Bartka otwieramy teraz drzwi, które jak już będą otwarte, to nie będą zamknięte, co oznacza, że jakby mogą się pojawić kolejni goście, kolejne osoby, więc mamy pewne szeroko zakrojone plany, ale na razie tylko w naszych głowach, ale być może coś z tego wyniknie, więc super, że Bartek jest z nami i mamy nadzieję, że to się sprawdzi i że będzie działało fajnie i sprawnie i tak dalej, i tak dalej. Zajrzyjcie na naszego Patronite'a, spalmyto.pl/patronite. Dzięki wam tu jesteśmy. Bartek też tu jest dzięki wam tak naprawdę. W jakimś stopniu. Bo bez was nie byłoby nas, a bez nas nie byłoby Bartka. Bo jak wiemy, rozpoczęliśmy jego karierę. Zapraszając go. Tak, nie byłoby podcasteksu. Bez was też. Bo tak. Bez nas ja nie byłoby Bartka, bez was, nie byłoby podcasteksu. Tak. Tak, więc to wszystko jest połączone. Więc, więc to zapraszamy do oglądania tego odcinka. No, więc skoro chcecie wiedzieć, jak ginie chili, oglądajcie dalej. Machiny Lantan. Zaczęło się ściemniać i kolejka przed barem wydaje się być jeszcze dłuższa. Robi się tutaj ciasno i ciemnawo, ponieważ księżyc jeszcze nie wszedł, nie widać jeszcze gwiazd, a jest już tak blisko wieczora,
A jak wiemy, w tym lokalu jest dosyć spora dziura w dachu, więc doskonale widać przez nią niebo. W każdym razie krasnolud prowadzi was do baru, przy którym siedzi pewien jegomość. I teraz Bartek chciał, żebyś opisał, jak owy jegomość wygląda. Jegomość ów jest gościem, który jest, nie jest szczególnie wysoki i dodatkowo to takie wrażenie, że jest dość krępy, zwiększają futra, które ma na sobie i skóry, które nosi. Ma czarną bródkę, ma dość mocno podkrążone oczy i dosyć taką bladą cerę. Wokół niego chodzą sobie dwa koty. I co? No i pije piwo przy jakimś tam stole. Więc tak, no to jest ten jego mąż. Aha, no i ma generalnie czarne włosy i ma dość zasępioną minę. Wygląda tak, jakby się czymś przejmował. Troszkę raz na jakiś czas macie wrażenie, że zerka za siebie i rozgląda się po pomieszczeniu. Mhm. Walek się nachyla i mówi do Chili. I do wszystkich, ale przy okazji. To tamten dużo gada o borach. Jak zerkam na resztę pytająco i tak wskazuję jego głową. Idziemy. Więc ja robię kilka takich kroków i zbliżam się do ciebie. Uśmiecham się delikatnie i mówię: dzień dobry. Jestem Chili. To jest moja kotka Lady i Lady wspina się, biała mała kotka wspina się gdzieś po mnie, łapie się mnie tak za ramię i ogląda ciekawskim spojrzeniem, zerka na te dwa koty i obserwuje je uważnie. A to są moi przyjaciele, Joru, Dragomir i Wiktor. Wszyscy mają tendencję do tego, żeby czasem mówić niemiłe rzeczy, ale to fajne chłopaki, więc usłyszeliśmy, że pan się interesuje borami, my też się interesujemy borami, więc może sobie możemy jakoś pomóc nawzajem. Patrzę milcząco przez dłuższy czas. W pewnym momencie widzisz, że ciemniejszy kot syczy na twojego zwierzaka niezbyt przyjaźnie. Gdybyś mogła usiąść trochę dalej, tam po drugiej stronie stołu, to byłoby dobrze. Moje koty są trochę nieufne. Lady jest być może zbyt ufna, więc i ona tak jest bardzo zdziwiona, że te koty tak reagują na nią, ale wspina się po prostu wyżej na moją głowę i tak zatapia łapki we włosach. Ale siadam faktycznie gdzieś dalej, tak żeby te koty też nie czuły się niekomfortowo szczególnie. Drago łapie jakieś wolne krzesło i siada obok. Juru stoi z rękami złożonymi na piersiach. Odwracam się, wszystkie. Chodźcie, usiądźcie tutaj, bo to naprawdę nie jest taka sprawa, o której wolałbym mówić bardzo głośno w pomieszczeniu, w publicznym miejscu. Chodźcie. Głos jest taki, że generalnie ludzie na was naciskają, trochę wpychając was na ten bar. Zdajcie sobie dopiero teraz sprawę z tego, jak duży jest tłok w Tribor, szczególnie kiedy i jak wieczorem muszą być oblężone wszystkie karczmy, skoro nawet gadający troll z peluna z dziurą w dachu jest tak pełna ludzi. To ja biorę Lady na ręce, ściągam ją sobie z głowy, podchodzę do Awaryka i mówię: Lady, pójdziesz do wujka na chwilę, żeby kotki się nie denerwowały, dobra? One są takie nerwowe, ty jesteś taka, ona tak leży na moich rękach, siedzi i tak się wpatruje we mnie i słucha wyraźnie. I podchodzę do Awaryka i po prostu mu podaję ją i potem siadam gdzieś blisko. On ją wrzuca za ladę i ona tam sobie widzi, że może gdzieś tam sobie hasać za, wiesz. Szczerze mówiąc, ma jedyna istota tutaj, która ma jakąś przestrzeń. Więc wtedy siadam w miarę blisko nowo poznanego dżentelmena, żeby ta rozmowa była jako taką intymna, nie? I pokazuję reszcie, chodźcie. Podobność panie o bory wszędzie pytał. On tak mówi czasem, proszę się nie przejmować, to on nie jest stąd. Tak patrzę, trochę zdziwiony, ale chodźcie, nachylcie się nad stołem. Słuchajcie, no pewnie słyszeliście o tym, że dzieją się tutaj ostatnio trochę dość niepokojące rzeczy i dobrze by było mimo wszystko coś z tym zrobić. I no, jak widzę, jesteście poszukiwaczami, poszukiwaczkami przygód, tak? Patrzę po was, po wszystkich. Powiedzmy. I co macie na koncie? Co zrobiliście do tej pory? Czym się znaleźliśmy wiele przygód do tej pory. Jesteśmy znajdowaczkami przygód i znajdowaczami przygód, więc ale nie możemy o nich mówić, bo większość z nich jest w jakiś sposób ukryta tajemnicą.
Nie no, Karnow chyba możemy się tym pochwalić. Tak, nie? Tak. Uratowaliśmy miasto przed dużą grupą orków. Pokonaliśmy ich wszystkich. No. Wielu. W tym jeden z moich towarzyszy tutaj pokonał w pojedynku wodza orków osobiście i tak kładę rękę Wiktorowi na ramieniu. Mhm. Zupełnie z własnej woli. Jest bardzo odważny. W pewnym momencie przestaliśmy po prostu liczyć ciała wrogów. Tak, tak, to prawda. Potraficie robić coś oprócz zabijania wodzów orków? To nie wiem, jak w tych borach ma być zwyrodniale z nekromanta, no to zabijanie chyba wystarczy. Właśnie o co tam chodzi? O co pytasz, panie? Pytam o to, że mówię tutaj o śledztwie, które należałoby zrobić na miejscu, właśnie w borach, dlatego że ostatnio zdarzyło się tam kilka dosyć nieoczekiwanych sytuacji, kilka tragedii. Ludzie gadają po wiosce, ja sam jako mieszkaniec borów jestem tym dość mocno zaniepokojony, co się dzieje, więc pytanie brzmi, czy jesteście w stanie intelektualnie przyczyni się do tej sprawy, czy tylko i wyłącznie chcecie kogoś koniecznie zabić. No, ale winny jest mak ten, nie? Zboczeniec, ten arystokrata. To nam mówili. Nie? No tak, tak. To prawdopodobnie winny jest ten mak, no to ale... No pójść, zabić i po sprawie. Nie? A gdzie ma on problem? Jest? Nie ma problemu. Nie wiem, gdzie on jest. W borach, nie? Gdyby to było takie proste, to sądzę, że miejscowi już dawno by to zrobili. Trzeba go znaleźć, wytropić. Okej. Okay. A jeszcze mam pytanie. Jak pan się nazywa? Greg. Tylko Greg? Pan Greg, dobra. Po prostu Greg. Ty jesteś po prostu Joru. Okej. Okay. I to dobra, to jak pan to widzi? Mamy tam iść i śledztwo przeprowadzić, tak? Tak, to tak. Powinno być trudne. I może być to dla was dość mocno opłacalne, dlatego że tak się składa, że znam Lady Protektorkę Tribor Daratre. I... prawdopodobnie jest coś, co chcielibyście u niej załatwić, nie? Tak mi się wydaje. Pewnie coś się znajdzie, nie? No tak, bardzo by się nam to przydało, szczerze mówiąc. Dobra. No dobra, panie Greg, a pan kim jesteś? Ja jestem zaniepokojonym mieszkańcem Borów. Który zna protektorkę i jest tylko Gregiem, tak? Co to znaczy tylko Gregiem? Mogę być Gregorym, jeśli więcej sylab potrzebujesz w tej sytuacji. Nie, chciałbym usłyszeć nazwisko, ale rozumiem, że nie trzeba tego podawać. Ale z zawodu jesteście zaniepokojonym mieszkańcem Borów? Tak. Okej. Okay. Dobrze płaci? Umiarkowanie. Słuchajcie, no jesteście zainteresowani czy nie, no bo naprawdę tutaj kręci się sporo osób, jeśli nie wy, to ktokolwiek inny, tak? Więc nawet jeśli nie jesteśmy, widzę, to że przyjaciel cała kolejka Wiktor... osób się ustawiła do pana, panie Greg, żeby pomagać w wyzwoleniu Borów z rąk potwornego nekromanty, prawda? No, jest tutaj całkiem spory tłum, więc zaraz mogę zrobić kolejkę, jeśli będę chciał. Dobra. Nie mamy czasu na bycie sobą teraz. Słuchajcie, panie Gregu. Greg? Mogę mówić Greg po prostu? To jest tylko Greg, tak. Po prostu Greg. Co wiesz? Co wiesz? Bo my wiemy niewiele. Wiemy to, co usłyszeliśmy tylko, czyli... A co usłyszeliście? Że jest dziedzic Lorda Rockforda i że zajmuje się nekromancją i że go ojciec trzymał się na uboczu, a teraz majątek odziedziczył syn i podobno zabija jakichś ludzi. Jakby to wszystko, co wiemy, więc to jest dość chaotyczne. A wiecie ludzi? Wiecie, kto zginął? Nie, wiemy o jakiejś kobiecie, tak? Coś takiego mówił Wiktor, ale nie znamy żadnych szczegółów. Zginęła żona sołtysa i córka sołtysa, więc to nie są byle jakie osoby, dlatego też ludzie się po prostu boją, bo jeśli już giną osoby z najwyższych partii, powiedzmy wioski, no to ludzie są wystraszeni, że jeśli oni, to dlaczego nie ktokolwiek inny. Zginął też młody mściwy o imieniu Vincent. Tutaj są pewni świadkowie, którzy widzieli tę śmierć na własne oczy. Trzeba byłoby tam pojechać do Borów, pogadać z ludźmi, prawdopodobnie rozejrzeć się po miejscach zbrodni. Tych miejsc zbrodni jest kilka i ja bym mogłem się po prostu z wami zabrać, tak? Poszukać razem z wami, tak? A jak oni zginęli? Jak to się stało? Ktoś widział tego zabitego myśliwego, jak to wyglądało?
Tak, no podobno tam, gdzie zginął myśliwy, gdzieś tam pojawiło się widmo, które go dopadło i zginął na ich oczach, tak? A skąd pomysł, że to ten lord za to odpowiada? Gdzie jest połączenie? No właśnie, to jest pytanie. No bo ktoś to połączył z jakiegoś powodu, nie? Że tak twierdzi, że on to robi. A jaki jest powód? Moim zdaniem te dowody, które funkcjonują, są troszeczkę zbyt nikłe, żeby można było tę sprawę tak łatwo rozwiązać. Więc dlatego szukam tutaj ludzi, którzy by mi w tym pomogli. Być może nawet zostawili mi kwestie poszukiwań, natomiast dobrze byście się tutaj być może spełnili jako moi chroniarze. Dobra, a ta żona i córka Sołtysa, one zaginęły czy zginęły? Są zwłoki? Zginęły, no prawdopodobnie gdzieś są, no, pewnie pochowane, więc tak. No ale prawdopodobnie to w sensie pan nie, to wiesz? Nie znaleźliście zwłok, tak? Nie, no są zwłoki. Zakopane. Są to, już jakby... To znaczy prawdopodobnie. Czyli są już pochowane, no okej. Okay. Bo nie byłem na pogrzebie akurat, tak? Okay, no, ale prawdopodobnie dobrze. Odbył się pogrzeb osób, które zginęły. Jeden ze świadków, tak, czyli córka Sołtysa, która później też zginęła, rozpoznała syna lorda na miejscu. Jakby ona stwierdziła, że to on był winien tego morderstwa. Dobrze, jak nazywa się Sołtys? On żyje? On jest z nimi wszystko okej? Okay? Sołtys nazywa się Colin Shalfer i no po tej tragedii, która go spotkała, on gdzieś tutaj podobno kręci się po Tribor. Okej. Okay. Wiesz, jak on wygląda? Taki niewysoki, łysy gość. Bez nosa. Jest sens go szukać tutaj? Czekaj. Będzie dosyć łatwo. Nie ma pierdolonego nosa. To brzmi dość charakterystycznie. Może być łatwo tak, w miarę go tutaj znaleźć. Ale czy jest sens go szukać teraz? Czy może powinniśmy udać się tam po prostu bezpośrednio i próbować czegoś dowiedzieć? Nie, myślę, że warto z nim porozmawiać mimo wszystko, skoro już tu jesteśmy, no to przed wyjazdem myślę, że warto go zabrać. Rozumiem, że strata tego nosa nie jest związana z tą sprawą. Nie, 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 on nie ma nosa praktycznie od urodzenia. Znaczy, ja go nie znałem od urodzenia. Musiałeś to dodać! Łyski łysy! Bez nosa! Okej, no, od tej pory Karol Shalfer, Sołtys z Cyborów, jest typem bez nosa, sorry. Oskar, to otrzymujesz, kiedy prosimy o opis gościa. No myślę, żebyśmy się powinni rozejrzeć po mieście, może go jeszcze złapiemy. Wtedy można tak, by było go czyli gdzie wypytać. Możemy go szukać? Gdzie można byłoby znaleźć? Wydaje mi się, że możecie popytać w okolice posiadłości Lady Protektorki, dlatego że on stara się do niej dostać. Być może już tam był, być może rozmawiał ze strażnikami. Więc wydaje mi się, że tam powinni się zacząć. Dobra, może powinniśmy się jakoś rozdzielić. Na przykład część pójdzie go po prostu fizycznie poszukać, a część pójdzie tak. Na przykład popytać o niego. Może awarii ktoś wie, może w jakichś zajazdach pytamy, poszukamy. Myślę, że jeśli gdziekolwiek był, to będą pamiętać, że tam był, więc... Dobrze, ja pójdę pod wieżę. Dowiem się, spróbuję się czegoś dowiedzieć. Też mogę pójść pod wieżę, popytać może strażników. Mhm. Dobra, to ja pójdę z Joru pochodzić, popytać w knajpach. Miasto, po jakichś knajpach. A, pan Greg jeszcze. Pomysł. Pan Greg, gdzie pan chce pójść z nami? Z nami, z nimi? Wiecie co? Ja w zasadzie mogę tutaj zostać i poczekać na was. Okej. Okay. To ja bym chciał, żeby to załatwić to rzutem. Jeżeli Dragomir i Wiktor idą go generalnie poszukać, jasne, będziecie pytać, ale głównie chcecie go wizualnie szukać, to rzucacie na percepcję, natomiast Joru i Chili możecie rzucić przede wszystkim na perswazję albo śledztwo, ponieważ dopytujecie ludzi o to, żeby znaleźć go, wiesz, czy ktoś pamiętał. Ale rozumiem, że z ułatwieniem, bo jest charakterystycznym dosyć. Jeden! To ci 12. Nic nie da. Wik nie ma rzucił 17. Nie wiem, jak nosy jak wyglądają. Macie doskonałe rzuty, więc no. Przy tak doskonałych rzutach jedynie Wiktor dowiedziałeś się od strażnika. Tak się wiesz, rozglądałeś się. Jest strażnik, który mówi, że kojarzy takiego typa i chyba faktycznie to jest jakiś Sołtys.
który tutaj, on tu chyba przyjeżdża regularnie drewno sprzedawać, bo ta wioska Bory to głównie tam drewno sprzedaje, ale on to nie wie, dawno go chyba nie widział, ale w sumie to tak, pamiętam, go jest charakterystyczny, ale to nie tak, że on tu ciągle pod tą wieżą kwitnie. Nic więcej się nie dowiedziałeś, wiesz, że taki ktoś istnieje i generalnie bywa w Tribor, ale czy jest teraz, czy ktoś go widział? Nie, natomiast reszta z was... Problem polega na tym, że w Tribor jest tak dużo ludzi, że nawet typ, który jest bez nosa, to nie jest tak, że można go tak sobie znaleźć, nie? Jakby są takie tłumy tutaj, że w tej chwili, że znalezienie jednej osoby, nawet charakterystycznej, przebiło wasze możliwości tego wieczoru. To... Kiedy jesteśmy z Joru na osobności i wychodzimy z którejś z tych karczm, to czyli chcę zagadać do niego tak trochę delikatnie. Więc jak wychodzimy, to mówię tak... No nie wiem. Przez ten natłok ludzi to miasto zrobiło się nieznośne. Miejmy nadzieję, że reszta miała lepszego nosa do tego śledztwa. No, ja wiesz co, powiem ci, że myślałem, że... Ten nos będzie cechą charakterystyczną. Okazuje się, że cechą charakterystyczną nie jest brak nosa, tylko bardziej posiadanie nosa w tym mieście. Może. Co jest bardzo zaskakujące. Nie wiem, życie bez nosa musi być ciężkie. Ściągam pałkę z ramienia i tak zaczynam ją... Idę i tak nią macham i tak ją lekko uderzam w ziemię, ocieram tak lekko ziemię i mówię... Joru, jak tam... Jak się czujesz ze swoją... Tak rozglądam się, czy nikt nie słyszy, ze swoją nowo nabytą klątwą. Jak tam nastrój, samopoczucie? Fantastycznie. Zobaczymy, w którym momencie nastąpi coś. Mam nadzieję, że nigdy. Masz. Nie wiem, jakieś... to nie wiem, co ci powiedzieć. To nie wiem, co się robi z klątwami. Byłem zainteresowany żywo takimi rzeczami do momentu, aż nie musiałem podjąć decyzji. Mam nadzieję, że była dobra. Mam nadzieję, że komuś tam gdzieś jest lepiej. Nie wiem, ale wiesz co? Ejurzek, tak trochę razem już podróżujemy. Ta dziewczyna mówiła, że to nie musi być działać tylko jako klątwa, że to można wykorzystać w jakiś sposób na plus. Zakładam, więc że... Nie znam się na klątwach. Możesz znaleźć się w takim momencie, w którym chcesz uśpić siebie i wszystkich wokół, bo to jest lepsze niż na przykład, wiesz, śmierć czy coś. Tak, ale wiesz, ale też nie wiesz, jak to później działa, nie? Czy... Będę miał kontrolę tak jak ona, jakąś chociaż minimalną, żeby stworzyć sobie swój świat. A jeśli ten świat stworzony na podstawie moich wspomnień będzie większą pułapką? Nie wiem, jak to zagrać. Nie wiem, jak to będzie wyglądało dalej. Nigdy nie miałem klątwy i mówię, to jest interesujące. Technologia, magia to są bardzo interesujące rzeczy. Do momentu, aż nie bierzesz na siebie takie brzemienia i nie czujesz, że to jest coś, co wykracza poza... normalne rzeczy. Nieważne, nie chcę wiedzieć. Wiesz co, ta igła jest schowana, uważam na nią. Ale wiesz, to co mówił ten mag, że może być schowana, ale prędzej czy później sięgniesz nie tam, gdzie trzeba i przypadkiem się w nią mukujesz, to może lepiej poszukać jakiejś pomocy, kogoś, kto wie coś więcej, może jakoś pomóc. Że wyzwiemy tego maga i może on powie, jak pomóc? Chociaż pewnie by wtedy powiedział. Pewnie by wtedy powiedział, poza tym jest raczej mało uprzejmy, pewnie, nie wiem, zignoruje. No mogę ci obiecać, że jeśli spotkamy kogoś, kto się zna na magii, na takich rzeczach, to na pewno go spytam, bo to chciałbym mieć ten spokój. No nie wiem, schodzenie z klątwą nie jest niczym przyjemnym. Nie wiem, jak się z tym czuć, to jest bardzo dziwne. W pewien sposób ciekawe też. Wiesz co, mnie się tak wydaje, to może jest głupie i naiwne i tak obracam się i idę patrząc na ciebie, ale idę tyłem. To może jest głupie i naiwne, ale... Nie wiem, chłopaki pewnie się z tym nie zgodzili, ale wydaje mi się, że zrobiłeś coś dobrego. Coś głupiego, ale dobrego. Co sprawia, że... I jeżeli jesteś osobą, która robi rzeczy, które są dobre, to prawdopodobnie gdzieś po drodze w swoim życiu trafisz na kogoś, kto też robi dobre rzeczy i pomoże tobie. I bo to działa matematycznie po prostu w ten sposób, to jest jakby rachunek prawdopodobieństwa. Jeżeli robisz dobre rzeczy, to tobie też zdarzają się dobre rzeczy, nie? Wydaje mi się, że tak działa matma, nie jestem pewna do końca, ale wydaje mi się, że tak mniej więcej działa matma, co oznacza, że no na przykład ja chcę ci pomóc w jakiś sposób, nie umiem, ale może znajdziemy kogoś, kto pomoże, więc nie jesteś sam w tym. I tak cię, tak wyciągam tą pałkę i tak cię przodem jej tak stukam, tak z przyjaźnie, w sensie nie, że zrobię ci krzywdę, tak stukam cię tak z przodu. To Jaru się lekko uśmiecha i tylko mówi, no
Chciałbym, żeby ta matematyka tak działała, ale też mam kilka rzeczy na plecach, które przeżyłem, i ta matematyka nie do końca tak działa zawsze. Nie zawsze, jeśli zrobisz coś dobrego, to później wychodzi to na plus. Nie wiem, zobaczymy później. To nie jest na razie sprawa, którą się chcę zajmować. Nie chcę o tym myśleć. To sam ten wybór dużo mnie kosztował. I mam nadzieję tylko... A to masz rację w tym względzie, że... Mam nadzieję, że ta dziewczyna jest teraz w lepszym miejscu. Mam nadzieję, że wszystko jest okej. Okay. Dobra, znajdźmy resztę i tylko bez nosa, bo... Tak, więc docieracie do karczmy z powrotem, do gadającego trolla. Raczej tego wieczoru już nic nie załatwicie. Jak księżyc szedł, to nagle się tu jaśniej zrobiło przez tą dziurę w dachu. Natomiast patronów jest tutaj ciągle dużo. Jesteście w stanie gdzieś tam się dopchać w jakimś małym, przy jakimś mikrostoliku, żeby bardziej stanąć wokół niego niż usiąść. No ale niestety nie udało wam się znaleźć Sultysa. Greg ciągle czeka w karczmie na was. Ani śladu. Czyli gdzie tutaj mógłby Sołtys chcieć handlować drewnem? Drewnem? No podobno przyjeżdża tutaj sprzedawać drewno regularnie. Tak, ale wydaje mi się, że obecnie Sołtys jest zainteresowany innymi kwestiami, na przykład wyjaśnieniem, kto zamordował całą rodzinę. Nocować. No tak, ale tam u Lady niestety nic, nikt go nie widział. Więc może załatwię przy okazji coś, co może mu pomóc przestać myśleć o śmierci rodziny. Słuchajcie, no może to jest jakiś trop. Co jest wasza tutaj rola, żeby go znaleźć? No gdybym potrafił sam go znaleźć, to bym to zrobił, tak? No musiał też się gdzieś zatrzymać, tak? Nie jest tu wiele jakoś wiele zajazdów i tak dalej. No jest. I próbuję sobie przypomnieć i zaczynam wymieniać wam. Łysy typ, niski, bez nosa, naprawdę? To nie powinno być aż tak trudne. Widziałeś, panie, ile tu ludzi? Bez nosa? Jest karczma dla łysy, ale bez nosa jest jeden. No nie, właśnie byliśmy nie. Szukać, przeszliśmy do karczmy, okazało się, że nieposiadanie nosa w tych stronach jest bardzo popularnym hobby. Bo jak masz, panie, tylu ludzi, to nagle się okazuje, że taka cecha nie jest rzadkością. Jest na pewno jeden pensjonat, ale jest trochę dalej za miastem, nazywa się Sześć Okien. Pewnie ktoś, kto trafia tutaj, raczej tam może nie zaglądał. Jak daleko jest? Nie wiem, no pewnie ze 20 minut drogi stąd, ale to jest... To jest jeszcze w granicach miasta, dodam. Jest w granicach miasta, ale gdzieś na boku. Jeżeli ktoś... Powiem tak, Wiktor, jeżeli ktoś zna miasto, to raczej nie chce tam nocować. Tam taka nieprzyjemna staruszka, nieważne, długa historia. Sołtys zamożny, prawda? No, jest na tle zamożny, na ile można być zamożnym w takiej wiosce jak Bory. Czy w zbrojowni Tribor jest, są pokoje? Nie, to jest tylko można się napić i zjeść. Dom Północnej Tarczy brzmi jak miejsce, które jest nie za drogie i nie za tanie. To jest miejsce, gdzie wydaje mi się, że mógłby nocować potencjalnie ktoś taki? Warto by było spytać. Chodźmy tam. A wy niczego się nie dowiedzieliście zupełnie, tak? No, Wiktor dowiedział się, no, że... No powiedziałem ci, czego się dowiedziałem. Że przyjeżdża tutaj handlować drewnem i że nie widzieli go przy wieży. Mhm. Nikt go nie kojarzył. Jest masa miejsc, w których mógł handlować drewnem tutaj. Jest pełno... jest tutaj zakład budujący wozy, chyba nawet więcej niż jeden. I sprzedający różnego rodzaju sprzęt, ale... Dobra, idźmy do tego już zajazdu. Już jest naprawdę późno i to nie jest tak, że macie... Jeżeli chcecie się wyspać przed następnym dniem doborów, to możecie pójść jeszcze tylko w jedno miejsce, generalnie, jeżeli chcecie jakieś wybrać. Idźmy do tej, do gospody zajazdu, a potem, czy co to jest? Pójdźmy się zrzemnąć. I spać do borów jutro pójdziemy. Chcę podejść jeszcze do Awarika i zabrać do niego, od niego klucze. On ci daje ten klucz. Jeszcze zaczepam tylko, czyli nie wiesz, gdzie to jest... Jakaś knajpa ze żmiją w nazwie? Żmijo coś. Knajpa ze żmiją w nazwie. Dom Wiecznego Żmija, coś takiego? Tak, Dom Wiecznego Żmija. Dom Wiecznego Żmija. A wiesz, gdzie to jest? Tak. Szukaj najbardziej snobistycznego i luksusowego miejsca w mieście. Generalnie to nie jest, nie wiem, czy można nazwać knajpą. Generalnie tam
to jest dla snobów, dla przyjeżdżających z miasta wariatów, którzy chcą zapłacić dużo za to, żeby móc sobie posiedzieć w sadzie czy coś tam. I dlaczego jesteś zainteresowany tym tematem? Tak nie, usłyszałem wcześniej rozmawiając z barmanem, że podobno ciekawe miejsce. Chcę zobaczyć przy okazji. Co ty się pakujesz znowu? No nic, po prostu słyszałem, że jest ciekawe miejsce. Chciałbym się zainteresować miastem nowym, do którego przybywam. Tak, i Avarik powiedział ci, że Dom Wiecznożmija jest tym ciekawym miejscem, które warto zobaczyć. Tak mi powiedział. No pytaj jego, nie mnie, czemu mi tak powiedział. Dobra, idziemy do tego zajazdu. Rozumiem, że teraz idzie się w piątkę, tak? Dobra. Greg? No tak, tak, tak. Greg tak biegnie za nami. Greg, chodź, rusz się. Nie będziesz tu siedział całą noc. Idę, ale w pewnej odległości od moich towarzyszy. Jak wychodzimy, to tak kładę ci rękę na ramieniu i mówię, potrzebujesz mety? W sensie, że noclegu. Nie, no, śpię tutaj. Tutaj nie ma pokojów. Musisz, będziesz musiał spać przy stole. Nie przejmuj się. Daj radę. Jeszcze raz tak pytam Grega, a jeszcze raz, czym się pan dokładnie zajmuje, bo te szaty, to wszystko szaty? Wygląda... Skóry tak, i futra, to jest jakoś to specjalnie wygląda, dziwne wygląda... wiosce, która zajmuje się sprzedażą drewna? Wygląda to dosyć ładnie, elegancko. Tak się nie wiem, jakie są twoje standardy estetyczne, ale wiesz, tam milknę. wygląda to tak zupełnie przeciętnie, w sensie, że tak, to nie są jakieś kiedy, super i chcę szaty, dodać, nie? Że kiedy docieracie pod Dom Północnej Tarczy, to jest ładna, taka dosyć okazała gospoda, w porównaniu szczególnie do gadającego trolla. Nie jest, nie wygląda ekskluzywnie, ale wygląda solidnie i czysto przede wszystkim. Przez to jest jeszcze bardziej oblężona niż gadający troll. Generalnie tak, w środku mógłby znajdować się człowiek łysy bez nosa, ale przepchnięcie się przez tych ludzi i znalezienie go będzie niezłym wyczynem. Oczywiście możecie spróbować to zrobić, ale ludzi się tu wylewa. Co więcej, Joru, tutaj jest cała masa ludzi ubrana, dokładnie tak jak Greg, ponieważ być może jest to karczma, przy której może myśliwi się zbierają, może coś poszukiwacze przygód, ciężko powiedzieć, ale no takich Gregów, jeżeli patrzysz po ubraniu, to tu jest całe mnóstwo. Joru, Joru jest zdziwiony, dla niego to jest, wiesz, fancy, fancy ubiór, nie? Czyli bierze Lady na rękę, otwiera swój plecak i wsadza ją do środka i także Lady tylko wystawia głowę przez taką małą kieszonkę, która jest z boku, bo ewidentnie zrobiona dziura i zerka na Grega, czyli mówi Greg, trzymaj koty, jeżeli tam wejdziemy, uważaj na koty. Okej? Okay? Przejmuj się tylko jednym kotem, drugi jest dość głupi. Mają tam wielkie psy, mamy tam w środku gigantyczne psy, więc... Dobrze. Gdzie są te gigantyczne psy? Więc moje pytanie brzmi, w jaki sposób chcecie w tak zatłoczonym barze, który jest duży, ale jednocześnie wiecie, przejście do baru to jest przepychanie się bokiem koło ludzi, jak chcecie odnaleźć tego człowieka? Czy chcecie zdać się na swoją percepcję, może chcecie zdać się na atletykę i po prostu ludzi rozpychać na boki? Czy jakieś śledztwo może mi pomóc w tym tutaj? Możesz próbować również użyć śledztwa. Dobrze. To ja bym więc nie każdy z was rzuci na to, na co chce rzucić, co ma sens do tego, jak się tutaj poruszacie i jak szukacie. Ja mogę na akrobatykę na przykład? Jeżeli chcesz być zwinnie, starać się przemieszczać między ludźmi, jest to opcja. Możesz się przepychać barami, możesz próbować, wiesz. Dobra? Cześć, Gregu, Greg, jak się nazywa ten gentleman, jeśli mogę spytać jeszcze? Nazywa się Colin Schalfer. To, czyli wchodzi na jakiś stół i mówi Corlen Schalfer, czy jest tu taki? Szukamy Corlena Schalfera. Twój głos, wiesz ile ludzi krzyczy w tym miejscu, jak tu jest głośno? Jakby ktoś tylko do ciebie mówi, ej, złaź z tego stołu, my tu pijemy. Twój głos... Nie ignoruję tej osoby. Twój głos może jest w stanie dojść do, wiesz, najbliżej osób, ale kawałek dalej wrzawa, która panuje w tym miejscu, jest w stanie go zagłuszyć. Jeżeli Corlen Schalfer jest w tym lokalu, to nie jest blisko miejsca, z którego krzyczysz. Czy mogę się dopchać do właścicielki? No atletyka, jeżeli chcesz się przepchnąć, zobaczymy, czy da się. Bulgarii i po prostu zapytać ją ewentualnie. Już tam 20. Okay. Więc ja powiem tak, Dragomir, starasz się tak
przysłuchać bardziej, wiesz, mniej, mm-hmm. coś tam dopytać może kogoś, co wskazuje na to. Jesteś w stanie uzyskać tu informacje podobne bardzo do tego, co dostał Wiktor. Corlin akurat tutaj nie wpadł, nie przyjeżdżał, ale ogólnie jest, kojarzą gościa, który jest sołtysem Borów, bo wygląda bardzo charakterystycznie. Wiesz, że on przyjeżdża z drewnem, ale to nie tak, że swoje drewno handluje, co po prostu przywozi, zwykle nie sam, ale przyjeżdża z tej regularnie z wioski i sprzedaje te drewno, które wioska jakby wyrąbała i wraca do wioski. Jest pośrednikiem dla całej wioski od razu, która zajmuje się wyrąbem drzew. A czy dowiedziałem się, gdzie zazwyczaj nocuje, czy gdzie go za częściej widzą? Z tego, co się orientujesz, on tutaj nie nocuje. On przyjeżdża tutaj do wozem, jesteś w stanie dojechać tutaj prawdopodobnie w pół dnia. W sensie mówiąc tu, masz na myśli Tribor, tak? Tribor. On jeżeli wyjeżdża z rana i zostawia tu drewno, to bardzo późnym wieczorem jadąc wozem jest pewnie w stanie obrócić i być z powrotem w Borach. Okej. Okay. Czyli natomiast dopychasz się do baru, widzisz Urgalę, która jest w średnim wieku kobietą, z burzą kręconych czarnych włosów, związanych czerwoną taką jakiegoś rodzaju chustą. Ma ciemniejszą karnację. Jest bardzo dobrze zbudowana. Jej być może miała za sobą jakieś lata wojaczki. Wiesz, że mówi się o tym, że była kiedyś sama poszukiwaczką przygód. Ale i ma jakąś tragiczną przeszłość. Dopychasz się do niej, do baru. I chcesz do niej zagadać, ona wiesz, akurat obsługuje jakiegoś klienta, to się, co? Mów głośniej! Dzień dobry, szukamy takiego pana bez nosa, łysego, z Borów. Chcemy pomóc w Borach, bo tam jest dramat, nekromanta. Wiem, że pani też się zajmowała kiedyś byciem, my jesteśmy początkujący, może pani tak coś widziała albo słyszała, gdzie on Kolfera? Nocował. Nie widziałem może... go ostatnio! Okej! Okay. Nakiwa głową i już idzie do kolejnego klienta. Wychodzę przed tą knajpę. Jak widzę kogoś z chłopaków, to pokazuję im, że wychodzę, że bo nie da się tu rozmawiać na pewno. Reszta z was nie dostała żadnych informacji. Słuchajcie, na moje oko to on wrócił do Borów już. Czemu tak myślisz? Popytałem. Podobnie, że on tu nigdy nie nocuje w ogóle w mieście, tylko to zresztą jest chyba niedaleko stąd. Przywozi drewno i zawraca. Jeżeli to jest taka krótka droga, to prawdopodobnie próbował się dostać do Lady Protektorki, albo dostał audiencję, albo nie dostał audiencji i po prostu wrócił na noc do siebie. No dobra. No to nie kombinujmy, idziemy spać 3 godziny tak. I rano wstajemy i jedziemy do Borów i tam załatwimy tę sprawę. Dobrze, spotkamy się w tym miejscu, dobrze? Okej. Okay. Ja chciałbym się przyjrzeć, gdzie są koty Grega? Chodzą koło mnie, przy czym jeden ma jakiś tam jest niespecjalnie rozgarnięty i gdzieś tam, nie wiem, zdarza mu się zderzyć z deską, z ławką i nie wygląda jak specjalnie przenikliwy kot. Ja tak kucam gdzieś trochę dalej od nich, bo nie chcę jakby naruszać ich przestrzeni i tak delikatnie wyciągam rękę, ale tak, żeby to one podeszły ewentualnie. Czy któryś z nich reaguje w jakikolwiek sposób, że na tą? Bo nie chcę ich zaczepiać, tylko chcę zwrócić uwagę. Ten, który wcześniej syknął na twoją kotkę, też zaczyna syczeć. I to jest kotka też. Ale wyglądają jak normalne koty, tak? Nie są demonicznymi kotami, albo... Każdy kot jest trochę demoniczny, więc... To prawda. Dobra, Greg. To do zobaczenia. Do zobaczenia jutro. Okej, więc rozumiem, że udajecie się do domu Grime River, który ona zostawiła Chili pod opieką, więc macie gdzie spać dzięki temu. To jest generalnie jednoosobowy, dwuizbowy, przy czym ta druga izba to jest generalnie malutka łazienka, ale taka super malutka. A tak to jest jedna izba, ale no, jeżeli jesteście w stanie spać na ziemi, co dla was nie było problemem, patrz na to, że podróżowaliście tydzień do Tribor, no to przynajmniej macie dach nad głową tym razem. Ja tak, kiedy jesteśmy, już się przygotowujemy do spania, to mówię, średnio ufam temu Gregowi całemu. Wydaje mi się, że coś ukrywa. Jakby niby jest z Borów, ale nie wie, co się zdarzyło w Borach do końca. Nie wiem, skąd do końca ma informacje. Mam wrażenie o tym, co się zdarzyło. Mam wrażenie, że to wszystko, co mówi, jest jakieś średnio spójne.
ewidentnie nie chciał trzymać się z nami, tylko gdzieś poszedł sobie gdzieś indziej. Nie wiem, może on jest tym sołtysem. Może wymyślił to, jakby łysy bez nosa, nie, no, dziwne. Ludzie reagowali, jak opisywaliśmy łysy bez nosa, więc zakładając, że nie ma prostetyki. Może to zbiorowa halucynacja, może to ktoś inny. Nie, no może mieć... Dobra, nie, już wymyślam teraz. Teoretycznie mógłby, nie jest problem włożyć perukę i założyć sztuczny nos, prawda? Greg, myślę, że nos. Ten gość może być powiązany jakoś z tym dziedzicem. Może to ten dziedzic nawet. Chociaż nie wyglądał na dziedzica czegokolwiek. Nie wiem, ale jego kot syczał na Lady, a potem na mnie i jakby kto robi takie rzeczy? Koty? Czekajcie. Lady tak nie robi. Nie wiem, jak ten dziedzic wygląda. Nie było głupie, jakby Greg się okazał dziedzicem. Dobra, nie, bo Joru się znowu odpada z teoriami spiskowymi. Nie, Joru. Trzymajcie to w głowie. Nie, to w głowie. Daj spokój. Będzie na moje. Dobra, musimy się wyspać, bo... 3 godziny i wstajemy. Przygotujcie się. Po 8 godzinach snu. To ja siedzę po 3. Nie. Zaspaliście. Ja jestem pierwszy, który idzie, pamiętajcie. 3 godziny, a potem ostatni. 12 godzin. 12 godzin później. No co, już 3 godziny minęły? Okej, idziemy. Ale po 8 godzinach jest ranek. Jest dziś wyjątkowo... Jak na fakt, że mamy dosyć ciepłe miesiące, chociaż jest to północ, i wyjątkowo pochmurnie, paskudnie i trochę mgielnie. I ranek jest tym czasem, w którym w Tribor jest wyjątkowo pusto. Ludzie, którzy tu się zjechali zobaczyć artefakt, póki najwidoczniej nie mogą go zobaczyć, wykopać ani dostać, najwidoczniej zapijają to wieczorami w tawernach, co powoduje, że o tej godzinie faktycznie ulice poza okazyjnym gościem, który bawił się do białego rana albo gdzieś tam, wiecie, zasnął oparty o ścianę, generalnie są w miarę puste i bardzo szybko możecie się po nich poruszać w porównaniu do tego, jak to wyglądało w dzień. W każdym razie docieracie w ten sposób przed północnego trolla, gdzie czeka na was już Greg. Greg, ruszyłeś się w ogóle stąd, czy czekałeś? Czekałem, całe 3 godziny. Idziemy? Mhm. Minęło 8. Prowadź. No dobra. Ja tak zwracam się do Drago, mówię, to był żart. To on żartuje. To tak jak z tym, że jesteś, że Wiktor to twój stary. Dziękuję. Czyli jedziesz z nami, czy będziesz tutaj rozmawiać, opowiadać o żartach? Nie, no idziemy cały czas. Idziemy, prawda? Nie? Wiktor, chodź, gdzie nam zostałeś? Chodź. Wychodźcie przez... Idę przodem, tak, wyraźnie. Tak, za Gregiem przez południową bramę. Wozem faktycznie dałoby się tutaj dostać w pół dnia i podobnie, kiedy idziecie sobie piechotką. W porze obiadowej na horyzoncie zauważacie niewielką osadę. Jest ona gdzieś otoczona lasem, choć droga do niej była w miarę dobrze wyjeżdżona. Widać w niej było konkretne kolejny. Faktycznie wozy, i to dosyć cięższe, regularnie tędy jeździły. Sama wioseczka jest położona gdzieś, tak jak mówię, bardziej przy dosyć sporym lesie. Widać tam z tej odległości już spore miejsca, gdzie drwale regularnie pracują, więc jakby od razu jesteście w stanie stwierdzić, że faktycznie historia o całym drewnie i o tym, czym zajmuje się ta wioska, musiała być prawdziwa. Co jednak przykuwa waszą uwagę, to, że przynajmniej z tej odległości nie zauważacie, żeby ktokolwiek w tej wiosce w jakikolwiek sposób się poruszał. Jeszcze macie kawałek do podejścia, ale jeszcze słońce nie zaszło. Słyszeliście, że ludzie, którzy mieszkają bardziej w dziczy, często muszą uważać na różnego rodzaju stwory czy bandytów, szczególnie po zmierzchu, ale dziwi was, że koło godziny 15-16 w wiosce nie byłoby żadnego ruchu. Czy tych obóz drwali tutaj jakoś mijamy teraz? Minęliśmy? Jak to wygląda? Obóz drwali jest jakby kawałek dalej, za wioską go widzicie. Ale to jest tak dalej, w sensie, że to jest gdzieś na horyzoncie, czy to jest tak, że to są, wiesz, 50 metrów? Nie, to jest bardzo blisko wioski jakby. Ale nikt tam nie pracuje teraz, to widzicie wyraźnie.
A w tym obozie są, no domyślam się, że są jakieś namioty czy coś takiego, może domki, czy chatki, czy coś tam. Znaczy ogólnie to jest przy samej wiosce, więc raczej nie muszą w tym momencie wychodzić. Greg, gdzie znajdziemy świadków tej śmierci tego myśliwego? Kto to był, wiesz? Chodźcie najpierw do mojej chaty i prowadzę ich do budyneczku, który znajduje się tak nieopodal wejścia do wioski. Aha, ale jeszcze kiedy idziecie w tamtą stronę, zauważacie, że na końcu wioski, na małym wzniesieniu stoi mały kościółek. Gdzieś na nim w odległości widzicie jakiś symbol słońca. Nie jest to duża świątynka, raczej taki, wiecie, lokalny mały kościółek wioskowy. Również nie widzicie żadnego ruchu. Dobra, ja chciałem się zastanowić, co to jest ten symbol słońca. Mhm. To rzut na religię, ktokolwiek chce się zastanowić. Mogę na paranoję rzucić? Na religię? Rzuć na paranoję? No. Wow, rzuciłem 18. Kurde, ja rzuciłem 8. 5. To jest bardzo popularne bóstwo, ale z jakiegoś powodu, rozumiem Dragomira, ale... Joru, najwidoczniej masz głowę, myślisz o czymś innym w tej chwili? Wiktor, nawet przy tym rzucie powinieneś słyszeć o tym, natomiast Chili na pewno. Jest to znak Lafandera, pana poranka. Jedno z popularniejszych bóstw w Fejrunie generalnie. Także zbliżacie się do wejścia do tej chaty i wtedy wszyscy możecie zauważyć, że gdzieś kawałek dalej, już obok jednego z domów, widzicie leżącego człowieka na ziemi. Z tej odległości się nie rusza. Podchodzę do niego od razu. Podbiegasz, więc nie wiedzą. Olewacie dom, olewacie chatę, do której prowadził tak. Was. Ja też podbiegam, ale chcę podbiegać za Wiktorem, żeby on pierwszy podbiegł i zobaczył. Co tak, ja ostrożnie podbiegam, tak rozglądając się, czy nie ma w okolicy nikogo. Dobra, wiesz. Podchodzę go ostrożniej trochę. Czy ja poznaję tego człowieka? Tak, chcę, żebyście jeszcze rzucili na... Każdy, kto chce, może rzucić na percepcję. Dobrze. 17. 23, też 17. 20. 18. Okej. Kilka rzeczy. Joru, Dragomir i Wiktor, wszyscy jesteście w stanie zauważyć w głębi wsi przynajmniej 3 inne ciała, które leżą na ziemi. Greg, znasz tego człowieka. Jest to jeden z łowców. Nazywa się Semil. Leży na ziemi. Wydaje się być kompletnie zimny. Wygląda, jakby padł na głównej i właściwie jedynej uliczce tej malutkiej wioseczki. A jest tu ktoś, w kim mogę wyczuć życie? Jakikolwiek? Nie widzisz tu nikogo życia? Poza tymi czterema trupami. Ten tu przed wami. Ale oni wszyscy są zimni zupełnie, tak? Możesz do nich zacząć podchodzić i sprawdzać. Ja chcę się przyjrzeć temu naszemu najbliższemu trupowi. Zobaczyć, czy są jakieś ślady tego, co go zabiło i tak dalej, i tak dalej. Rzut na medycynę. A ja mówię do siebie, Semil! 17. Oglądasz go, kiedy reszta się tutaj rozgląda. I nie zauważasz żadnych śladów napaści, które sugerowałyby przyczynę zgonu tego człowieka. Leży on zimny, martwy, ma otwarte oczy. Jeżeli go sprawdzałeś, to widzisz, że jego twarz zastygła w jakiegoś rodzaju grymasie takiego strachu. Ale zauważacie również, że poza wszystkie domy w wiosce, jak chodzicie i patrzycie na te trupy, są zamknięte. Okiennice, drzwi, wszystko jest na głucho pozamykane w całej wsi. Czy ja mam pewność, że on jest martwy? Z tym rzutem jesteś, na ile jesteś w stanie ocenić, to jest martwy. Dobra, chcę rozejrzeć szybko, czy nie widać jakichś śladów, butów, ktoś tutaj był przy tych zwłokach i odszedł, i tak dalej, i tak dalej. Rzuć na sztukę przetrwania. 14. Widzisz tutaj sporo śladów, ale nie widzisz żadnych, które by się wyróżniały. Jakby to jest wieś, ludzie tu chodzą. Ale nie zauważasz jakichś świeżych, innych, większych, mniejszych, bardzo świeżych, nic takiego.
Dobra, to ja od razu podchodzę do następnych tych zwłok, żeby się upewnić, czy wyglądają podobnie i tak. To robisz, sytuacja jest taka sama. To ja się przemieszczam też tak bardzo szybko pomiędzy wszystkimi zwłokami, jakie widzę, i przestawiam każdemu nóż do ust, żeby zobaczyć, czy oddycha w jakiś sposób, nie? Jeśli ktoś ma jakieś znaki życia, to próbuję go uleczyć lekko chociaż, żeby... Okej, co robi reszta? Ja podchodzę do każdego kolejnego ciała i sprawdzam, czy rozpoznaję tych ludzi. No ja staram się znaleźć jakieś ślady dookoła tych zwłok, czy widzę właśnie ślady butów, jakieś niewyjaśnione ślady kół, wozu, czy jakieś podejrzane przedmioty, które mogłyby leżeć na ziemi. Czyli? Ja podnoszę się i on był pod jakimś domem, tak? Konkretnie? Nie, gdzieś po prostu na ulicy. Czy gdzieś po prostu leżał na ulicy, to podchodzę do pierwszego z brzegu domu, w którym widzę, że drzwi są zamknięte, i podchodzę do drzwi, przykładam do nich dłoń, nasłuchuję przez chwilę, czy kogoś słychać w środku, i mówię tylko: przybyliśmy pomóc, czy wpuścicie nas? Jakby nie wiedząc nawet, czy coś słyszę w środku, ale zakładam, że ktoś tam jest. To chcę z was wszystkich tylko, żeby rzucił na tę sztukę przetrwania, Dragomir. 6. Podobnie jak Wiktor. Nie widzisz... Jest tu masa śladów, ale nie widzisz żadnych, które by się wyróżniały w jakiś sposób. Które nie pasowałyby do wiejskiego życia ludzi tutaj. Greg, kojarzysz tych ludzi. Jest jeszcze tutaj jeden łowca, ale jest kobieta, którą kojarzy, że jest praczką. I do tego jest jeszcze ciało kolejnego mężczyzny, który, jeżeli się orientujesz, jest lokalnym szewcem i jednocześnie krawcem. Na zasadzie nie jest mistrzem ani w jednym, ani drugim, ale naprawia ludziom ubrania. Jest ciało kolejnej małej dziewczynki. Mhm. Na ile wy się orientujecie, wszyscy są pod tak samo zimni, nie znajdujecie śladów broni, która im to zrobiła. Wszyscy mają przerażone oblicza. Natomiast Chili, nikt ci nie odpowiada z wewnątrz. Chili, może ci na percepcję, jeśli chcesz. Tak, zaczynam chodzić pomiędzy tymi domami, próbuję nasłuchiwać, czy słyszę gdzieś jakiś płacz, czy cokolwiek takiego. Rzucam 2 na percepcję. Ze wszystkich domów słyszę, nie słyszę absolutnie nic. Próbuję się zorientować, czy ktoś nas obserwuje. Też tak zbliżam się do chat, chodzę... To rzuć też na percepcję. Jeszcze raz. Dobra. 0. To jest naturalna 1. Więc Greg, jesteś zbyt roztrzęsiony tą sytuacją, żeby zauważyć absolutnie cokolwiek. Twój wzrok zawsze wraca do tych trupów, jak tylko próbujesz znaleźć cokolwiek innego. Czy poznaje dziewczynkę tylko? Ostatnie pytanie. Też jest jedną z lokalnych. Dobra, to ja z pełną powagą patrzę wprost na Grega i tak konkretnie pytam go, czy zna tych ludzi. Znasz tych ludzi? Tak, tam leży jeden z łowców. Tutaj leży miejscowa praczka. Tam leży szewc. A coś ich łączy, czy to po prostu przypadkowi ludzie? Łączy ich to, że mieszkali w tej wiosce. Dobra, słuchajcie. Ja też chciałem się rozejrzeć, czy nie widzę kogoś jeszcze w pobliżu poza tymi zwłokami. Uznam te rzuty, które były, więc nie. Dobra, nie widzę, okej. Okay. Greg, to może zamiast iść do twojego domu, zaprowadź nas do sołtysa, zobaczymy, czy można z nim chociaż pogadać. Bo widzę, że Chili nie otwiera drzwi. Widzicie, że... Jestem dość mocno roztrzęsiony i blady. Mogę wam wskazać, gdzie mieszka sołtys, ale póki co wolałbym zająć się tymi osobami, które tutaj leżą, i pochować je. Wszyscy są przerażeni. Chcę zobaczyć, co tu się dzieje. Dobra, ale lepiej zamknij się w domu, bo nie wiemy, co to za czar ich tu tak załatwił. Może to być coś zaraźliwego, co tobie też zaszkodzi. Bądź bardzo ostrożny. Ja podchodzę do jednego z tych ciał, do tej dziewczynki, klękam przy niej. I czy ona wygląda, jakby tu od dawna była? Czy to mogło się zdarzyć wczoraj? To chcesz ci, żebyś rzucił na medycynę kilka godzin temu? 7. To mogło być wczoraj, to mogło być 2 dni temu. Nie jakoś strasznie dawno, jakby jeszcze nie zaczęły jakoś gnić mocno. W ogóle nie wygląda, jakby gniła. W ogóle nie wygląda, jakby gniła, szczerze mówiąc, ale jest to tak nietypowy rodzaj śmierci. Wiesz, nie widzisz, żeby, nie wiem, krew z niej się wylała, czy coś takiego. Jest po prostu zastygła w zimnie.
więc nie możesz stwierdzić nawet, jak długo tu leży. Wiktor, słucham. Okej, okay, to w takim razie, jeżeli to jest nietypowe, to zastanawiam się nad tym, czy kojarzę jakieś czary, które mogły ich tak załatwić. To możesz rzucić na wiedzę tajemną. 16. Nekromancja. Nie wiesz dokładnie. Jest kilka różnych przynajmniej sposobów na załatwienie ludzi w ten sposób, żeby w ten sposób padli. To mogły być działanie nieumarłych, to może być nekromanta, który to używa, ale generalnie kojarzy ci się to z nekromancją. Dobra, słuchajcie, to jest na pewno nekromancki czar, więc jeżeli dziedzic bawi się w tego typu rzeczy, no to jest szansa, że to rzeczywiście jego sprawa. A posiadłość dziedzica, gdzie jest? Najpierw znajdźmy sołtysa. Potrzebujemy trochę informacji, zanim pójdziemy skopać. Jeśli tam jest, chuja. Zakładam, że go nie ma u siebie. No zobaczymy. To jeszcze w tym czasie, kiedy tutaj Wiktor rozmawia i to wszystko się dzieje, to ja chcę otworzyć drzwi do tego domu, do którego wcześniej odzywała się Chili, i próbuję go wytrychem otworzyć, zobaczyć, jak wygląda izba w środku, tylko tak szybko, żeby się zajrzeć. Te drzwi nie są zamknięte na żaden zamek. No to próbuję wejść i... Są zamknięte, no, ewidentnie musi być po drugiej stronie skobel. Aha, okej. Dobra, to rozumiem, że Greg nam wskazał ten, tak, tego sołtysa, tak, i ja chciałbym iść w tamtą stronę. On jest jednym z ostatnich bliżej kościoła, jedna z chata, niczym się nie wyróżniająca. Dobra, no to ja idę tam od razu, nie zważając na nikogo. Ja idę za Wiktorem od razu. Też. Ja też idę z tyłu. Chociaż myślę, że dobrze by było zajrzeć do któregoś tego domu. Chociaż docieracie do chaty, którą wskazał Greg, chaty sołtysa, i odkrywacie, że jest dokładnie tak samo zamknięta i zatrzaśnięta jak pozostałe chaty. Dobra, czy są okna jakieś? Pukam. Ja pukam. Z ciężkimi okiennicami zamkniętymi. Pukasz, nikt się nie odzywa. Obchodzę dom. Jak duży on jest? Niewielka chatka. Niewiele różni się od tym, w czym spaliście. Może jest okay. Tam jeszcze jakaś jedna izba, ze względu na to, że jak rozumiecie, mieszkało tutaj małżeństwo z dzieckiem, a teraz został sam sołtys. Obchodzę ten dom, szukając jakiegoś innego wejścia, okna, czegokolwiek. Rzuć na śledztwo. 25. Można było to łatwo przegapić. Ale jesteś w stanie w końcu znaleźć kępkę trawy, do której znajduje się duży właz, który jest obok tego domu. Jest on zamknięty, ale na nim znajduje się duża kłódka, która była częściowo zakopana w ziemi. Teraz kiedy to znalazłeś, byłeś w stanie odgarnąć ziemię i odkrywasz, że spina to przy ziemi, nie pozwala ci tego otworzyć, solidna kłuda. Czyli to ta kłódka zblokuje, tak, ten właz? Tak, nie możesz go dlatego podnieść. Dobra, czy jestem sam tutaj teraz? Nie wiem, co robisz. W sensie, czy reszta. Ja, jeżeli jestem sam, to chciałbym. Czy mogę zareagować, czy reszta chciałaby coś zrobić? Nie, teraz. Co robisz, ja stoję tylko pod drzwiami i mówię. Podchodzę do drzwi i mówię. Pan Schalfer? Czy, nie ma czy pan tam jest w środku? I znowu przykładam dłoń do drzwi i czekam na jakąś odpowiedź. Ja staram się przysłuchać, jakby do drzwi, czyli cokolwiek słyszę. Rzuć na percepcję. 9. Cisza. Ja obracam się do Drago i mówię, jeżeli to jakaś magia, nie wiem, wyssała z nich duszę albo coś takiego, to może tej magii nie robi różnicy, czy ktoś jest w domu, czy na ulicy. Może nikt tutaj nie przeżył. To możliwe. Ale możliwe też, że ludzie siedzą gdzieś ukryci. Słyszałeś kogoś? Nikt nie reagował. Jest totalna cisza tutaj. Jeżeli by byli przekonani, że jeżeli się tylko odezwą, jeżeli zwrócą na siebie uwagę, to umrą, to będą cicho, jak tylko się da. I staram się to mówić w miarę głośno, tak żeby w razie czego, jeśli ktoś był w środku, to żeby słyszał to, co mówię. W porządku. Wiktor, w takim razie. Dobra, w takim razie ja chcę płomieniem zniszczyć tą kłódkę. Sztuczką. 12. Próbujesz... wycelowujesz palcami z pewnej odległości, uderzasz, płomień przysmala kłódkę, nie wyrządzając jej żadnej krzywdy. Czy słyszymy to? Jesteście za domem, możecie słyszeć jakieś pff. Nie wiecie, czego to jest. Znaczy ja chcę, no tak, w sumie powinien od razu powiedzieć, że chciałem to zrobić subtelnie, ale rozumiem, że to jakieś tak jest tam, wiesz, stuknięcie słyszycie, nie słyszycie wielkiego ognia, który uderza w kłódkę. Dobra. Dagomir. Co jest?
Idę. Potrzebuję twoich zdolności otwierania zamków. O co chodzi? O, i patrzę na zobacz. Ten włas. Znalazłem taki włas z kłódką, która niestety jest... No i trochę przerasta moje umiejętności. O. Możesz to otworzyć? Możemy spróbować albo otworzyć, albo rozwalić. I chciałbym spróbować no. otworzyć na ile... Rzuć tę zręczność. 22. Okej, okay. Więc widzisz jak rękawica sama pojawia się na ręku Dragomira. On podnosi rękę. Jeszcze takie uderzenie dźwiękowe od tego idzie. To już na pewno są wszyscy, łącznie z Gregiem, który został kawałek dalej w wiosce. I widzisz jak kłódka wyłamuje się, odpada i odlatuje kawałek dalej. Nieźle. Ja tak to patrzę tylko podchodząc i no to teraz wiedzą, że tu jesteśmy osoby do trzech pokoleń wstecz. To dobrze, Joru, właśnie bardzo dobrze o tym wspominasz. Ja rozglądam się, czy jak blisko jest tutaj las wokół nas i tak dalej? Bardzo blisko, las jest właściwie za domami się zaczyna. Okej, okay. Pytanie odnośnie tego, co Greg nam powiedział, tej poszedłości, ona jest w którą stronę? Ona jest za kościołem blisko jeszcze. Okej, okay. Joru, sprawdź, ty jesteś szybki, sprawdź tutaj dookoła teren, a my, Dragomir, ty osłaniaj mnie tutaj, a ja wejdę do środka i sprawdzę, dokąd prowadzi ten tunel. Wciąż jeszcze nie wydobrzałem po zalesiu, a niech będzie. Tak już wszyscy ja słysząc, co tam się dzieje, nadbiegam i... Co wy tu robicie? Próbuję, tak trochę podnoszę głos. Dostaliśmy się do spiżarni. Potrzebne nam ogórki kiszone. No, ja nie reaguję, tylko otwieram włas i wchodzę do środka. Greg, zdajesz sobie sprawę, że niektóre z tych domów, w Sołtysa raczej tak, ale może inne również, miały... wiedząc jak tu ludzie żyją, miały po prostu wyjście awaryjne, wiesz, gdzieś za domem po prostu, w razie gdyby wiadomo, jak sytuacja wyglądała. Jeszcze moje pytanie, co robi Chili w tym czasie, skoro nikt nie odpowiada. Ja wracam do nich. Czekaj, wyjście awaryjne było zamknięte od zewnątrz? Może ono, wiesz, może z jakiegoś powodu było. Może ktoś, kto jest poza domem, takie zamknięcie, ciężko powiedzieć. Ja idę do nich w takim razie i mówię, słuchajcie, wydaje mi się, że powinniśmy iść tam po prostu do tej posiadłości. Tu nie wygląda, jakbyśmy się mieli wiele dowiedzieć. Obawiam się, że znajdziemy tylko więcej trupów. Czyli upewnijmy się i nie ma powodu, żeby się tak, wiesz... Lepiej sprawdzić, zobaczyć, czy znajdziemy tu jakieś ślady u Sołtysa i zaraz pójdziemy dalej. To ja w tym czasie nie słuchałem Wiktora tego wcześniej z tym bieganiem, co mówił, tylko czekam, aż Dragomir i Wiktor wejdą w ten tunel, odczekam trochę i dopiero wtedy za nimi ruszę. I tak znaczy ja poprosiłem wiedzą. Dragomira, żeby został na zewnątrz, żeby tutaj pilnował, jakby, no, wiesz. Ja stoję i ten, no co jest, Joru? Co tak stoisz? No, nie ma sensu to bieganie, jeśli coś tutaj jest, to tak już wiedzą o naszej obecności. Dobra, więc wejdźmy i zobaczmy, co tam się dzieje. Więc tak nic innego nie zrobimy w tym momencie. A niech on idzie pierwszy. Klapę czy coś. To pierwszy idzie Wiktor, kto jeszcze tak, wchodzi ja do środka. Czyli wchodzi za Wiktorem. Słuchajcie, ale ktoś musi zostać. Jakby jeżeli no jest, ja jeżeli na jest na to jakiś. Dobrze, tak. I ja mówię do Chili i tam. Bo ja rozumiem, też wchodzisz, tak? Czy co? Idę z daleko za wami. Nie wiem, czy się dalej daleko. Czy Joru może iść daleko za nami, czy ja go widzę, że on wchodzi? Nie możesz iść daleko za nimi, znaczy ponieważ... nie daleko, ale wiesz, ale tak, żeby jak coś nas zaatakuje... To nie jest długi tunel, to jest wejście, które prowadzi do piwnicy Sołtysa. No ja rozumiem, ale wiesz, kawałek za resztą, że jak coś ich dobra, kapnie, no to, ale no... chodzi... Najważniejsze jest to, czy ja widzę, że on wchodzi tak, za nami. Tak, oczywiście. Widzisz. Nie to ja mówię, Joru, kurwa, to jest piwnica Sołtysa. Myślę, że ogórki nas tutaj nie zabiją, a w tych lasach, tutaj w okolicy, mogą być jakieś, nie wiem, zombie, mogą być jakieś demony i ty jesteś na tyle dobry, jesteś tutaj od tego, masz odpowiednie umiejętności, żeby sprawdzić, czy nie ma tu jakiegoś zagrożenia i coś nie skoczy Dragomirowi na głowę i go nie zabije, jak będziemy tutaj wchodzić. Ktoś musi zostać z Dragomirem, ktoś musi mu pomóc, jakby coś się działo. No, Greg z nim został. Nie wiem, i teraz i tak szeptem mówię do Joru, Joru, nie wiemy, kim jest ten Greg. Dobra, to wiesz co, ja nie odpowiadam mu, obracam się i wychodzę i czekam z Dragomirem. Zakładam rękę na rękę i nie wiem, co się dzieje, co chcę tam w tym. Dobra. A co się dzieje z Gregiem? Czy Greg też dostał? Greg został z nami. No, widzicie, że w międzyczasie przesunąłem te ciała bliżej chaty, tak? Aha. I przynajmniej tam 3 z 4 ciał i one leżą obok siebie po prostu, nie? Na ziemi. Ja wchodząc za Wiktorem mówię, Wiktor, mówiłeś wcześniej, że to jest jakaś nekromancja. Czy ty
jakoś potrafisz wyczuć, wykryć magię, czy coś takiego? Wiem, że jest coś takiego, jest taka... Czy po prostu tak wygląda? Trochę mam z tym doświadczenia, trochę się na tym znam. Ale potrafisz tak na przykład zbadać, rzucić jakiś czar, żeby zbadać, że magia jest w okolicy, czy albo nie wiem, masz jakiś zmysł dodatkowy, który ci to pomaga wyczuć? No, nie, po prostu się na tym dobrze znam. Okej, okay, dobra. To chodźmy. Mała piwniczka. Idziemy. Generalnie widzicie w niej po prostu wzmocnione drewnem podłogę, kilka takich konkretnych słupów, które to wspiera, ale poza tym jest tu twarda ziemia, która została jakimiś dobrymi siatami przykryta, żeby się nie przysypywało, ale podłoga w domu burmistrza jest kamienna. Więc jesteście pod dużą warstwą kamienia, który tutaj się znajduje. Ale nie ma tu żadnego wyjścia z tej... Jest jak najbardziej drabinka, która prowadzi do jakiegoś włazu, który jest ewidentnie w suficie, czyli w podłodze domu burmistrza. Ale również zauważacie, że w tym pomieszczeniu znajdują się jakieś pamiątki rodzinne, jakieś generalnie wszystko, co moglibyście uznać, że takiego Sołtys i jego rodzina mogliby uznawać za jakkolwiek wartościowe. Kilka zabawek dziecięcych, nawet leży gdzieś jakiś krótki mieczyk, jest zaczepiony przy ścianie. A również na małym biurku, które stoi gdzieś, właściwie stolik, który stoi gdzieś w ścianie, ciężko nazwać biurkiem, bo nie ma koło tego krzesła żadnego, ale znajduje się duża księga, która nawet przechodząc do niej i patrząc na nią tak kątem oka, ponieważ jest otwarta, widzicie, że tam jest cała masa numerków, rachunków, jakichś tego typu rzeczy. Mhm. Dobra, czyli ostrożnie, nie dotykaj za dużo, bo nie wiemy, czy tu nie ma jakiejś pułapki albo czegoś. A ja rozglądam się po tych rzeczach i sprawdzam, czy widzę coś, co na przykład kojarzy mi się z jakimiś okultystycznymi rzeczami, z nekromancją, z magią, z czymkolwiek. Rzuć na wiedzę tajemną w takim razie. Mhm. 20. Nie, to jest dom prostego chłopa generalnie, który zajmował się prawdopodobnie opiekowaniem swoją wsią i wożeniem drewna dla nich do miasta i sprzedawania go tam. I jego żony i córki, które jak wiesz już nie żyją. Ja w takim razie otwieram tę księgę rachunkową i przeglądam, jak często są w niej wpisy. Czy to jest codziennie jakieś podsumowanie, czy co tydzień, czy jak często? Rzuć na śledztwo. Rzucam 14. Widzisz, że w tej księdze, że wpisy są raz w miesiącu, ale nie potrzeba do tego żadnych umiejętności, żeby zobaczyć, że ostatnie 3 wpisy są znacznie krótsze. Kiedy się temu przyglądasz, jesteś w stanie zauważyć, że bilans się nie zgadza. We wszystkich było dokładnie napisane, za ile burmistrz Sołtys sprzedawał drewno i na przykład ile z tych pieniędzy wydawał na zakup ziarna, które przywoził potem do wioski, i generalnie tego typu rachunki tam były, jakąś mąkę, jakieś tego typu rzeczy. Końcowe 3 miesiące wyglądają w ten sposób, że masz przy każdym sprzedawaniu drewna wpisane po prostu nic. I nie masz żadnych zakupów. Jakby nie było transakcji. On dalej notował, ile drewna wywoził każdego miesiąca od 3 miesięcy, ale tam nie masz żadnych więcej transakcji. Czyli widzisz coś ciekawego w tej książce? Nie wiem, matma się nie zgadza. Ja nie jestem zbyt dobra z matmy, ale generalnie ona się nie zgadza. Zobacz. Tu wszędzie są wydatki, przychody, a tu nagle wywoził drewno i potem nic się z tego nie wynikało. Najwyraźniej tak jakby, nie wiem, nie sprzedawał tego drewna, co się działo tutaj. Dobra, to podejrzane rzeczywiście, ale też nie wiem, o co tu może chodzić. Dobra, sprawdźmy ten dom i tak zerkam na klapę, która jest, jak rozumiem, nad nami gdzieś, w jakimś miejscu. Mhm, nad drabinką. Mhm. Dobra, no to ja ruszam w jej stronę i chcę wejść i sprawdzam klapę. Klapa zatrzaskuje się od tej strony. W sensie, jeżeli ktoś chciałby siedzieć w piwnicy i zamknąć tą klapę, to jest kilka ładnych miejsc, takich konkretnych skobli, które podawały, że od góry uniesienie jej byłoby bardzo, bardzo, bardzo trudne. Ale jest otwarta, tak? Więc nie macie problemu, jest otwarta, więc nie macie problemu i wchodzicie.
To otwieram ją powoli. Kiedy ją otwierasz, to ja mówię tak, ej, to jest dziwne, czyli to jest piwnica, do której nie da się dostać ze strony domu, musisz wyjść poza dom, otworzyć kłódkę i wejść. Co to jest? To jest schron? Kto tak robi? To jest jakieś dziwne, nie wiem. Może ktoś w czyjej wsi grasuje groźny nekromanta albo jakieś potwory. Dobra, i otwieram powoli ten właz i tak wyglądam najpierw samymi oczami. Zaglądam. Kiedy Wiktor próbuje wchodzić, się tam wspinać do tego włazu, to ja jeszcze rozglądam się po tych zdjęciach i pamiątkach, bo wiemy, że jakby wiemy o składzie rodziny burmistrza, że jest żona, córka, które zmarły, no i burmistrz, ale czy zdjęcia sugerują, że było więcej członków tej rodziny? Nie. Mhm. Tu nie ma zdjęć. Ale zabawki... jakieś ale zabawki, obrazy, rozumiem, przyrządy i tak dalej. Czy no wiesz, mógłby mieć nawet dwie córki. Mamy pociągi, mogą być zdjęcia też. Czy ma filmy jakieś? Mógłby mieć więcej córek czy coś, ale generalnie no są zabawki. No. Chcesz, by ci, którzy stali na zewnątrz, cała trójka rzuciła jeszcze raz na percepcję. 16. 16. Dragomir i Joru. Jak stoicie, rozglądacie się, stoicie razem z Gregiem. I kątem oka dostrzegacie jakiś ruch. Do tej pory zupełnie stałej wiosce. Gdzieś jesteście na... Przed wami jest las, za wami jest wioska, bo stoicie za domem, który wychodzi na las. Ale gdzieś od strony wioski, kątem oka, widzicie, jakby ktoś szybko schował się za jakimś domem. Ktoś niewielkich rozmiarów. Jak najszybciej. Okej, okay, Joru puszcza, biegnie w tamtą stronę. Co ja robi też. Greki, co robi Dragomir? Też biegnę. Mhm. Czekajcie. Nie wiecie, co to nie wiemy, co to jest. To jest jedyny ślad. Czy ja widzimy biegnę. Cokolwiek poza... Nie czekasz, nie. Tak? No to Nie, ja ruszyłem. Okej. Okay. Mhm. Greg i Joru biegniecie, wypadacie za róg i widzicie znowu niewielką postać, która wbiega za kolejny dom. Wbiegacie za nią i widzicie kolejny właz za kolejnym domem i przy nim szarpiąca się i podnosząca to mała dziewczynka. Czekaj, podchodzę do niej i mówię... Ona tak odwraca się przestraszona do was. Nie bój się, nie chcemy ci zrobić krzywdy, przyjdź mi tutaj pomóc. Kiedy co odwraca się, Greg, kojarzysz historię o dwójce, o małżeństwie, które z rok temu nie zdążyło się zamknąć w domu, kiedy jakiś potwór wpadł do wioski i niestety zostało rozszarpane. Ich córkę przygarnął niejaki Corben Trasta, który generalnie był takim odludkiem, który sobie żył na boku i co najwyżej jeździł z burmistrzem czasami drewno sprzedawać i pomagał mu je ładować. Taki chłop w wiosce, który nie zajmował się wyrobem drzew, ale taki powiedzmy, no tutaj załaduje dom, tu komuś dach naprawi, tu komuś tam, wiecie, pomoże coś, nie wiem, gdzieś przy załadunku, wyładunku. Taki silnoręki wiejski, nie? Mhm. I wiesz, że stoicie przed jego domem i ten właz prowadzi, jeżeli tamten prowadzi do piwnicy burmistrza, ten prowadzi do piwnicy właśnie Corlbena, gdzie ta dziewczyna próbuje uciec. Jak podbiegam, to próbuję właśnie cały czas tak uspokajać i mówię... Się odwraca do was. Co się stało? Tu jest pan Greg. Pewnie go znasz. Ona tak patrzy na jego tak niespokojna. On jest swój. Ja tak stoję... Tak, znasz ją, tak? I mówię do Grega. Wiesz, tak, kojarzę, to jest mała wieś. Co się stało, dziewczynko? Jak ona ma na imię? I tylko pytam tak jeszcze z boku Grega. Nie wiem, nie? Czy... Nie kojarzysz, jak jakoś tam miała. W sensie, ty nie wiesz, ja nie. No ta sierota, co ją Corben przygarnął, nie? Jakby to nie... Kojarzysz, że to jest taka dziewczynka, którą nikt nie miał jakiś... Wiesz, nikt nie miał z nią jakichś żadnych więzi, nikt nie miał z nią jakichś żadnych... Corben też nie był dla niej ojcem, raczej z tego, co kojarzysz. Ktoś musiał przygarnąć dzieciaka po rodzicach, to wziął i... Może sołtys mu za to hajs dawał. Nagle pytam, czy jest tutaj Corben? Widzisz, że dziewczynka blednie. On leży w domu i się nie rusza. Jesteś tutaj sama w całym mieście? Ktoś jest jeszcze... Nie wiem, wszyscy się zamknęli. W tych włazach? Widziałam jakieś straszne kształty, jakieś powykręcane. Oni wyglądali tak jak ludzie, ale nie byli ludźmi. Oni
unosili się po całej wiosce. Kiedy to było? Są tutaj cały czas gdzieś? Nie wiem, ja siedziałem w piwnicy. Korben ostatnio często mnie tam zamykał. A ja widzę, że ten właz jest zamknięty od zewnątrz? Nie, ona go podnosiła, po prostu był ciężki. On ostatnio często zamykał mnie w piwnicy. Miał zły humor bardzo. A jest ktoś teraz w środku? Tylko on, ale on tam leży i nic się nie rusza. Poczekaj, a z tobą jest wszystko w porządku? Patrzę na ciebie. Ze zdrowiem? Nie wiem, nic mi nie... Wiesz co, ja próbuję się do niej zbliżyć. Ona się boi, ale Nie bój się, nie bój się naprawdę. I próbuję i tak ją uleczyć. Nieważne, co okay. Tak, próbuję, a tak lekko, żeby nie czuła się wystraszona, dobra, nic takiego, nie? Tak zbliżam rękę lekko. Nie bój się. Próbuję, chcę się tylko uleczyć. Jestem magiem. I mówię, że jestem magiem. Rzuć na perswazję. 6. Dziewczynka ci się wyrywa i nie daje się dotknąć. Okej. Nie bój się. Zobaczymy, co jest swoim korbenem. A Drago się zbliża, czy...? Drago tam został, nie? Stoi pod wejściem. Stoi na czatach. Dobra, to wiesz co, to ja się wychylam tak, żeby zobaczyć Drago i macham do niego ręką, żeby przyszedł. Nie chcę tam sam chodzić. No masz Grega, prawda? Drago tak... Okej. Okay. Ale ja wiem, co Greg potrafi, więc... Znaczy, wiem, co Drago potrafi, więc wolałbym go mieć bliżej niż dalej. Mhm. No ja pokazuję na ciebie, bo ja nie opuszczę posterunku. Podchodzę do dziewczynki i mówię, czy pozwolisz nam zejść do piwnicy i zobaczyć, co tam się dzieje? No spuszcza głowę i tylko tak kiwa głową. I się odsuwa od tego włazu, ale cały czas trzyma was na dystans. Mhm. Podchodzę do włazu i... Okej, podnosisz go, schodzisz na dół. Wróćmy na chwilę w takim razie do chaty Sołtysa. Mhm. Wchodzisz do środka. To jest bardzo prosto umeblowana chata. Jest dwuosobowe łóżko w czymś, co jest malutką sypialnią. W dużej izbie jest łóżko jedne małe dla dziewczynki ewidentnie. Poza tym jest tu jakaś malutka łazieneczka, taka gdzie można się obmyć. Pewnie bala tam stoi, niewiele więcej. Z jakąś mikroprywatność można mieć, niewiele więcej. Jakiś piecyk, naprawdę skromne umeblowanie. Ale schludne. Ale nikogo tu nie ma. Dobrze, to mówię do Chili czysto. I rozglądam się. I widzisz, że skobel jest na drzwiach, nie? Wszystko jest zamknięte, tak jakby ktoś się zabarykadował tutaj, czy zamknął to na... Rozglądam się znowu w poszukiwaniu, przeszukuję wszystko tak ostrożnie, w poszukiwaniu właśnie jakichś ewentualnych magicznych artefaktów, jakichś okultystycznych rzeczy i tak dalej. Okej, to jest na tyle prosto do przeszukania, tu nie ma wiele możliwości, więc powiem ci, że nic nie znajdujesz. Okej. Ja wychodzę z tego i mówię: halo, jest tutaj kto? Jesteśmy tu? Tak, jestem ja. Nic więcej. Może ktoś się schował gdzieś, może zaglądam to jakby, patrzę, czy nie ma jakiejś ukrytej piwnicy między deskami, albo, nie wiem, pod łóżko zaglądam, cokolwiek takiego. Oni są już w chacie, jak rozumiem. Tak. Czy słyszę to na zewnątrz? Tak, słyszysz, jak jeżeli Chili powiedziała halo, jest tu kto, to na pewno słyszysz, jeżeli ktoś tu. No to stukam w okiennicę w takim razie. To ja otwieram drzwi główne. Słyszysz, jak ktoś zdejmuje skobel z chacie Dragomir z drugiej strony, bo ty stoisz z tyłu domu, on z przodu. Joru i Greg, zobaczy jakieś cieni polecieli gdzieś, cholera. Go tu nie ma, wszyscy zniknęli. Dokąd polecieli? Gdzie oni są? Idę. Wskazuję kierunek. Idę w tym kierunku. Nie chciałem sam iść, bo stałem na czatach. Bardzo dobrze, dzięki. To chodźmy, zobaczymy, co tam się dzieje. No zobaczmy. Ja pierdolę. Zostawiacie otwarty ten dom, rozumiem. Nie, zamykam drzwi, znaczy wrzucam ten, nie zamykam go, wiesz, jakoś tak super, tylko po prostu wrzucam ten kawałek drewna, tak, i zamykam drzwi i tyle. Okej, okay, po prostu bez schowy. Tak. Greg i Joru, wchodzicie do piwniczki i choć nie widzieliście piwniczki Sołtysa, to ta jest dosyć pusta, przeciwnie. On w niej tutaj jest kawałek materaca gdzieś leży. Widać jakąś jedną dziecięcą zabawkę, która koło leży tego materaca. Jakiś kredensik pusty.
niewiele więcej. To jest skromna klitka dosłownie, w której nie widzicie żadnych ciekawych rzeczy. Wszystko wydaje się być tutaj puste i żadne właściwie. Podobnie drabinka prowadzi do również kamiennej podłogi, do samego domu. Ale tu nie ma zwłok, o których nie, mówiła. Nie tutaj. Mhm. A czy są tu jakieś ślady krwi, cokolwiek, co rzuć na percepcję. Mhm. Nie widzisz w żaden sposób, żeby tutaj były jakiekolwiek ślady krwi, walki, przemocy, czegokolwiek. Okej. Okay. No to patrzę za siebie i to co, to wchodzimy na górę? Joru też nic nie zauważy. Dokładnie się rozglądasz. Jest tu ciemnawo. Jedyne światło dochodzi z włazu z góry, który jest metalowy, ale nie jest idealnie szczelny, więc delikatnie przez niego prześwituje, robiąc tutaj... To jest naprawdę ciemno, ale nie kompletnie ciemno. To ja tylko odpowiadam, że to możemy zobaczyć i przepuszczam przodem Grega. Właz tak samo jak przy poprzednim wypadku jest zamykany od środka, ale w sensie z koblem, ale nie jest zamknięte, więc jesteście za niego podnieść bez odblokowywania go. To tak podnosimy i przechodzimy. A dziewczynka jest gdzieś blisko nas? Ona została na zewnątrz. Na zewnątrz, całkowicie okej. Chata jest obrazem nędzy i rozpaczy. Wszędzie walają się butelki. Śmierdzi tu jak jasna cholera. Łóżko wygląda jakby było... jakby pościel w nim jakakolwiek nie była zmieniana od może miesięcy. Generalnie jest to melina, mówiąc lekko. I co więcej, tuż przy włazie zauważacie dużą, ciężką szafkę, która stoi przy tym włazie, która jest również na pierwszy rzut oka pusta. Na ziemi, na środku tej izby, leży sporych rozmiarów mężczyzna. Na pierwszy rzut oka wygląda dokładnie tak samo jak ludzie, których widzieliście na ulicach. Zimny i nie widać żadnych śladów krwi czy czegoś takiego. To ja zupełnie wstrzymuję oddech, jak tylko pierwszy raz poczułem ten zapach, który się tam dobywa. To nie jest zapach rozkładającego się ciała, to zapach... No właśnie, to co to jest za zapach? To zapach starego potu zmieszającego się z dużą ilością alkoholu w powietrzu. Mhm. To podchodzę do tych zwłok. Staram się je jakoś zbadać. Mhm. Czy one się różnią, bo jakby przeniosłem zwłoki z miejsca na miejsce? Nie. Wyglądają dokładnie tak samo. To jest duży chłop, tak samo. Leży zimny, żadnych śladów. To ja chcę szczerze jeszcze, jak tu jesteśmy, też rozejrzeć po tym pokoju. Czy są tutaj też jakieś ślady walki, cokolwiek? Jesteś w stanie zauważyć duże ślady od tego dużego kredensu, który jest od tego dużej szafki, która stoi przy włazie. Ślady, jakby ona była regularnie, wiesz, szurana po podłodze. To wskazuje Gregowi na te ślady. I jest tak szurana, jakby było widać, że jeżeli przesuwasz ją po tych śladach, to wsuwasz ją na właz. Tak, żeby stała na włazie. A. Mhm. Chcesz odsunąć komotę? Tak, tylko przytakuję i próbuję przepchać tę komodę. Za nią nic nie ma. Okej. Okay. Wrócę na chwilę na zewnątrz. Wy dotarliście do również włazu, przy którym mała dziewczynka jak was widzi, to od razu ucieka. Ale wy ją jeszcze widzicie. Czyli hej, uspokój ją. Tak, podnoszę ręce. I czy ona zatrzymuje się, reaguje, czy po prostu ucieka? Rzuć na perswazję, chcę zobaczyć ogólnie twój taki ja też to zrobiłem, więc też mogę? Możesz. 13. 3. Nieważne. Dziewczynka wbiega za domy. Dużo ludzi nagle się tu zwaliło. Miejmy nadzieję, że nic jej nie będzie. Dobra, ja idę od razu do drzwi tego domu, do którego prowadzi włas. Mhm. Reszta? Ja udaję się w kierunku tego włazu, który... Wchodzisz do środka, do piwnicy. Jest, rozumiem, uchylony teraz. Czyli, słuchaj, może... Wydaje mi się, że z naszej trójki ty
masz największe szanse, żeby tą dziewczynkę uspokoić. A nie chciałbym, żeby ona tak biegała po tej wiosce, nie wiadomo, co się może jej wydarzyć. Pójdę za nią. Dzięki. Pójdę za nią. Dobra. To rezygnuję z tego i idę gdzieś pomiędzy tymi budynkami i wołam: hej, czekaj, nie chcę mi nic złego, mam... Wiem, że to brzmi stereotypowo, ale mam cukierki i kota. I, dobra. I lady się gdzieś wspina na mnie. Okej, jeszcze piwnicę. Dobra, więc Dragomir, wchodzisz włazem, czy idziesz z Wiktorem, obchodzisz dom dookoła? Idę z Wiktorem do przednich drzwi. Jak rozumiem, przednie drzwi są zamknięte. Są zamknięte, ale słyszycie w nich słyszycie w nich przesuwaną szafę po podłodze. Dobra, ja walę w drzwi. Ciężko jedzie po... Aha. Dobra, to ja na ten dźwięk mówię: Drago, no to chyba oni. Tak, myślę, że znaleźli tyle, co my w tym poprzednim. Tam w tym poprzednim domu nic nie było. Nawet zwłok żadnych. Dobra, i walę w drzwi. Słyszycie w środku Greg i Joru, słyszycie Joru! Okej, dobra, to ja podchodzę bez słowa i zdejmuję ten skobel i on jest naprawdę ciężki. Otwierasz drzwi i w tym momencie do Wiktora i do Dragomira ten smród, który się kołował w środku, tak wylatuje przez drzwi. O kurwa. Tylko tak mówię, co to było? Nieźle, nie? Cały czas trzymuje oddech, nie? Tak, zauważyliście, że Joru mówi cały czas na wstrzymanym oddechu. I przesunął sztabę na... Macie, znaleźliście tutaj coś? Znaleźliśmy zwłoki opiekuna tej dziewczynki, którą pewnie widzieliście na zewnątrz. Mam nadzieję, że została z nią Chili w tej chwili. Kto to za dziewczynka? Co to za dziewczynka? Greg ją kojarzy. Greg? To jest dziewczynka, która straciła rodziców i potem była pod opieką faceta, tego, który tutaj właśnie leży na podłodze. Widzicie teraz te sporych rozmiarów chłopa leżącego na ziemi. Jak długo on tu leży? Za długo. I chciałbym się też zastanowić, czy jakby, jak to wyglądają te zwłoki? Czy wyglądają na takie, które naprawdę dłuższy czas tutaj... To rzuć na medycynę, jeżeli chcesz. Gniją. A mogę powiedzieć po prostu, Drago, że to nie śmierdzi jak zwłoki. Nie śmierdzi jak zwłoki, mówisz? Nie. A jak co? Jakby ktoś po prostu tutaj zrobił burdel i syf przez parę dni, ale to... 16. Nie wiesz, te zwłoki nie wyglądają jakby się w ogóle rozkładały, jakby leżały dłużej, one leżą zimne, mogły paść godzinę temu i wyglądałyby tak samo. A sztywne są, czy... Tak, czy... kompletnie sztywne. No, to jest to samo, co z innymi. Ja pytam Grega w tym momencie jeszcze... Okej. Okay. Czemu te domy wszystkie mają te włazy? To jest jakieś schrony? Może wiesz coś o tych szafkach przesuwanych? Znaczy, ta szafka była przesuwana, jak zakładam, po to, żeby uniemożliwić wejście od strony piwnicy do pomieszczenia. To jest blokada. No tak. Nie, wiesz co, ja pytam ogólnie, nie? Po co są te wszystkie mechaniki, nie? No, jakbyś mieszkał w wiosce, w której dzieją się takie rzeczy, jakie dzieją, to... A to się działo, regularnie. Takie rzeczy trzeba było aż schrony przygotować. Mieszkając tutaj na Zadupiu, władze Tribor, jak i również z majątkiem Lorda Rockforta, upewniając się, żeby ci ludzie tu przeżyli, a jednocześnie nie mając czasu, przyjeżdżając tutaj regularnie z wojskiem, zapewnili tym ludziom pewien rodzaj ochrony. Polega na tym, że w każdym z domów podłoga jest kamienna i ludzie cały swój bardziej wartościowy dobytek trzymają w piwnicach. Wygląda tak, że jeżeli do wioski wjeżdżają bandyci, albo przez wioskę przechodzi potwór, ludzie są w stanie zamknąć się w domach z koblami i siedzieć w domu. Jeżeli przy większości przypadków, jeżeli jest to na przykład potwór, no to on sobie jest w stanie pójść. Jeżeli byliby to bandyci, którzy będą bardziej na tarczenie, żeby próbować wyważyć te drzwi, no to mogą zamknąć się w piwnicy i liczyć na to, że dostanie się przez kamienną podłogę i metalowy ciężki właz. Będzie na tyle trudne, że osoba, którą wysłali, albo Lord Rockford przed wywiadach wysłał do Tribor, sprowadzi tutaj już pomoc, która, prawda, przepędzi ich. Jest to kamienna podłoga, jest po to, że kilka razy nawet ktoś próbował podkładać ogień, co powodowało, że na górze się to część paliła, ale oni razem na przykład z trzodą byli w stanie się zamknąć w piwnicy i znowu przeczekać to na tyle długo, żeby ktoś przyjechał. Nie jest to idealna sytuacja, bo to nie jest Fort Knox, można się dostać do tej piwnicy, ale to jest ich sposób życia tutaj w miejscu, gdzie nie ma żadnego wojska, nic takiego, a wiecie, a z lasu może się potwór wytoczyć. To jest dokładnie to, co mówię moim nowym towarzyszom.
Dobra, a ta dziewczynka, mówiłeś, że ktoś zabił jej rodziców, tak? Że oni zginęli? No wiesz, jakiś potwór ich zeżarł z rok temu, nie? To jest, to była stara sprawa. A często a to wiadomo, potwory? Co to za potwór? To się kręcą potwory, to jest las. Nie wiem, czy byliście kiedyś w lesie, w Fejrunie, ale, ale tutaj czasami się kręcą potwory. Mam pewne doświadczenia z drzewami, ale potwory mogą być różne. Jeżeli mam do czynienia z nekromantą, to może warto wiedzieć, jakie potwory mogą być na jego usługach. Nie łączyłbym tego, prawdę powiedziawszy, z tym, co dzieje się teraz. To była, okay, o ile pamiętam, przypadkowa sytuacja. Joru, ty umiesz kontaktować się na odległość. Jesteś w stanie dowiedzieć się, czy Chili udało się zaopiekować tą dziewczynką? Ja wskazuję Joru, gdzie pobiegła Chili za tą dziewczynką, żeby mógł wysłać swoją wiadomość. Mhm, no to ja delikatnie wysyłam wiadomość, delikatnie pytam, czy wszystko w porządku. Chili. Dziewczynka się zatrzymała, widząc kotka, jak podchodzi nieśmiało. Ja klękam przy niej na ziemi, a Lady podchodzi i tak podchodzi do niej z głaskania i uwagi. Wy nie przyszliście tutaj robić nam krzywdy, prawda? Nie, nie. Jak masz na imię? Miria. Jestem Chili. Czy widziałaś kogoś jeszcze? Niewiele widzę czasem. Korben nie wie, że kłódka od zewnątrz jest zardzewiała i można ją łatwo zdjąć, więc czasem się wymykam. Byłby zły, gdyby się dowiedział, że się wymykam. Ale nie widzę. W tej piwnicy? Nie widzę. Kiedyś nie, ale ostatnio był jakiś. Ostatnio był smutny. Więcej pił, więcej się złościł. Kiedyś rzadko mnie tam zamykał, ale ostatnio miałem wrażenie, że robił to już z przyzwyczajenia, albo jak naprawdę się zdenerwował i nie spał, a ostatnio był bardzo często zdenerwowany. Czy widziałeś kogoś jeszcze ostatnio, po tym, co się stało? Nikogo. Ja od czasu, jak słyszałem, widziałem te stwory, szybko pobiegłam do wrócić szybko tutaj, ale potem tylko zobaczyłem, że czy włas jest zamknięty i nie był. Zajrzałem na górę i zobaczyłem, jak on tam leży, a potem już siedziałem tutaj, ale nie widziałem nikogo więcej. Kiedy ona mówi, to ja wyciągam z plecaka jakąś rację żywnościową czy coś jej podaję, bo zakładam, że jest tu od dłuższego tak, czasu. Tak, zrzuca się, wiesz, na to i tak. Podaję jej tak długo, aż będzie jadła. I a kiedy trochę się uspokaja, to po prostu zbliżam się do niej i jeżeli pozwala, to ją obejmuję. Mhm. Ona jest tak, totalnie taka, wiesz, zdygotana i przerażona. Mówię, Miria, zapykuję się do domu, okej? I przytulam ją tak mocno i... I wtedy dochodzi do ciebie odgłos. Zabiorę cię stąd. Szeptu od Joru. I tak, ja się tak wstrząsam, mówię... Przepraszam, to wujek Joru, on zna czary, potrafi... Taki niebieski. I to sam, i w tym momencie Joru słyszysz to. Bo to jest message, odpowiedziało dokładnie pierwsze słowa, które powiedziałem. Tylko nie robię tak. Ale to nie jest rasistowskie, po prostu jest charakterystyczny. Tego już jest słyszysz. Nie, tego już słyszysz, to moje doznanie. Czy wiesz, czy ktoś tutaj ma wóz? Potrzebujecie zabrać gdzieś w bezpieczne miejsce. Nie będzie. Pan Sołtys ma, ale nie widziałam go, nie ma go chyba w wiosce. On często nim jeździł. Słuchaj, coś wymyślimy. Biorę ją na ręce, podnoszę, trzymam ją mocno i mówię: Lady, chodź. I chcę przejść przez. Wrócić tam mniej więcej do tego miejsca, gdzie oni byli, ale rozglądając się, czy nie ma gdzieś jakichś wozów w zasięgu, czy coś takiego. Nic nie widzisz. Kiedy się zbliżam do tego domu, to widzę, że oni są w... Że oni są w środku, ale drzwi są otwarte. I jeżeli się do niego zbliżasz, to nie możesz uniknąć smrodu. On jest straszny. To ja, widząc dziewczynkę, staram się przybrać jak najprzyjemniejszy uśmiech, jaki potrafię. Który nie jest jakiś super przyjemny, ale jest w miarę szczery dla tego dziecka. Słuchajcie, ja zabieram ją do Tribor. Chcesz jechać sama? Nie wiem, no tutaj chyba nic nie zrobimy, a ją nie będę zabierać ze sobą do gdzieś tam, ani jej nie zostawię tutaj. Jeżeli teraz byś poszła, tylko od razu mówię, to prawdopodobnie na taki konkretny zmierzch
Już byłoby ciemno, już byłoby mocno ciemno, ale byś dotarła z powrotem, nie? Do trybu. Jeżeli ktoś miałby ją zabrać, no to chyba znowu. Joru nie jest najlepszy w słuchaniu tego, co mu radzę, ale wydaje mi się, że Joru byłby w tym lepszy, bo jest szybki. Więc może byłby w stanie zrobić to efektywniej. Jakby nie ma znaczenia, czy jest szybki, bo musi ją i tak nieść albo iść z nią. Mogę ja spróbować w zbroi. Teoretycznie moja zbroja ma 2 tryby. Mhm. Ale zanim się nad tym zastanowisz, to ja robię krok do tyłu, mówię, nie, słuchajcie, ja ją zabieram. Mhm. Nie znam was zbyt dobrze, jakby... I tak przytulam ją mocniej i mówię, dobra, tutaj nic... Okej, okay, dobra. Dobra, czyli jeżeli tak uważasz, to... Dobrze, no rozumiem. Dobrze. Niech będzie. Ja cię nie będę powstrzymywał. Będziecie tu czekać, czy coś chcecie robić? Tak, ja idę do... Nie wiem jak reszta, ale ja idę do... dziedzica. Ja, pogadać z nim. Tak, idziemy do dziedzica, ale zanim pójdę i Drago wyciąga z kieszeni takiego małego, mechanicznego motylka i wręcza dziewczynie. Pan tak kiwa głową. I staram się uśmiechnąć i idę z Wiktorem. Więc czyli ruszasz w stronę Tribor, tak? Tak, ja robię kilka kroków do tyłu, mówię, może postaram się zdążyć, dotrzeć do was jak najszybciej, może... Jeżeli to nie będzie pilne, możecie poczekać na mnie, ja wrócę. Możesz najwcześniej wrócić jutro, jakby nie patrzeć. Mhm. Jeżeli wrócisz jutro, a nas nie będzie, no to będziesz wiedziała, co się stało. Poczekaj jeszcze chwileczkę. I Dragomir podchodzi do ciebie. Mogę trochę skrócić twoją trasę. I kuca przy tobie, właściwie tak, i wyciąga taką bransoletę, która ma takie 2 magnesy po obu stronach i zakłada ci po obu stronach nóg. Jeśli pozwolisz na to, nie jest jakiś, nie jest agresywny czy coś takiego. Mm. No, to jest... I czujesz, jeśli spróbujesz zrobić krok, to czujesz, że te magnesy zmieniają biegun za każdym razem, jak robisz krok. Dzięki czemu możesz dużo znacznie szybciej chodzić. Nawet jeżeli ma mnie to kosztować, nie wiem, wycieńczenie albo coś takiego dodatkowe, to chcę jakby właściwie truchtem ruszyć w kierunku wioski, żeby jak najszybciej dotrzeć tam. Jak już dzisiaj nie wrócisz, ale... Ale jakby chcę dotrzeć tam i zaprowadzić ją po prostu do awarika na przechowanie i natychmiast wrócić z powrotem biegiem do reszty, jeżeli... Najwcześniej będziesz tam. Jutro w południe, jak naprawdę się sprężysz, nie? Bo musisz spać po drodze, jakby. A mogę nie spać? Możesz nie spać, ryzykując, nie spać, ale no, będziesz wtedy biec nocą, co jest ryzykowne, jakby nie patrzeć, ale możesz próbować. No, chcę próbować. Dobra. To Joru na odchodne, tylko jeszcze patrz na Chili, tylko tak po takiej głowie uważaj. Uważam. Lecę. Reszta z was. Dobra, Greg, idziesz z nami? Jasne. Do Forda? Okej. Okay. Idziemy. Ruszacie w stronę kościoła, bo za nim prowadzi droga do lasu, za którym podobno znajduje się niedaleko willa Lorda Rockforta. Jednakże mijając zauważacie dość osobliwą rzecz, mianowicie drzwi do kościoła są otwarte na oścież. Dobra, ostrożnie podchodzę do nich i zaglądam do środka. Mhm. Zbliżasz się do kościoła. Wychylasz się do środka. Widzisz tam jakieś 8 osób. Może wierni. Wszyscy są na oko z tej odległości, w tym samym stanie, co do tej pory wszystkich, których znaleźliście. Gdzieś wśród nich jesteś w stanie nawet dojrzeć chyba człowieka w ubraniach kapłana. Leży tak, wiesz, na brzuchu, więc widzisz jego plecy i na plecach widzisz jakiś znak słońca, czegoś takiego, wiesz, na tylnej części jego szaty. Ale wokół niego leży też grupa innych ludzi, wszyscy wyglądają bardzo podobnie, blado i się nie ruszają. Jest to 8 osób, które zgromadziło się najwidoczniej w kościele i dotknął ich ten sam los, co innych w wiosce. Dobra, to ja tylko mówię że tak w miarę cicho, nie jakimś super szeptem, ale tak w miarę cicho do pozostałych, kolejne zwłoki. Ostrożnie, rozejrzyjcie się dookoła może, a ja wejdę do środka i sprawdzę, czy nie ma jeszcze jakichś śladów. No to zgodnie z planem rozglądam się, przechodzę na tyły. Okej, okay, to co robi Joru i Greg?
szukam też śladów w razie czego i jakichś podejrzanych rzeczy. Ja podchodzę do kapłana i sprawdzam, czy rzeczywiście nie żyje. Dobra. Joru. To ja idę z tyłu za nimi ubezpieczając, ale tak z dobra, czyli Dragomir robi szurkę przy kościele, a... Mhm. Dobra. Więc obaj podchodzicie w stronę, tak stąpacie nad tymi zwłokami, bo kapłan leży gdzieś pomiędzy. I obaj docieracie do niego. Wiem, że Greg będzie chciał się nad nim nachylić i zobaczyć jego stan, ale ponieważ Wiktor jest pierwszy, co ty chcesz zrobić? Ja po prostu, ja domyślam się ich stan, więc rozglądam się, znowu poszukiwam jakichś śladów, rzeczy, czegoś, czego okay. nie znalazłem przy poprzednich zwłokach. Wiktor, śledztwo, Dragomir, sztuka przetrwania, Joru, percepcja, Greg, medycyna, rzuty, proszę. Kurde, 9. 16. 5. I Greg, medycyna? 16. Dobra, więc zacznijmy od Wiktora. Ludzie ci musieli zebrać się tutaj w momencie ataku. Tyle jesteś w stanie stwierdzić. Może liczyli na opatrzność Lathandera w jakiś sposób ochroni ich przed tym złym losem, co ewidentnie było nieskuteczne. Dragomir, ślady wokół kościoła nie różnią się niczym od tych w wiosce. Ludzie tędy chodzili. Normalna sprawa. Nic nie budzi twoich konkretnych podejrzeń. Joru, widzisz ogromny skobel od kościoła, który miał... Kościół miał dokładnie takie same zabezpieczenia siłą rzeczy, jak wszystkie inne domy tutaj. No ale skobel leży gdzieś na boku, pod ścianą. Nie jest kościół zablokowany w żaden sposób. Podchodzę do Wiktora i zwracam uwagę na ten skobel. Ale w tym czasie, Greg... Sprawdzasz kapłana, jest on na pewno martwy. Mhm. Jednakże coś przykuwa twoją uwagę, jakieś dziwne przeczucie. Delikatnie starasz się podnieść jego ciało, żeby obrócić je. Wtedy zauważasz dużą czerwoną plamę gdzieś w okolicach żeber, która jeszcze jest, zaczerwieniło mu jego szatę, jest przebity. Ewidentnie jakimś szpikulcem, ostrzem, nożem, ciężko ci powiedzieć, ale został dźgnięty. Dziwnie mało krwi, bo nie wylało się spod niego, nie leżał w całej kałuży tutaj, ale ewidentnie został dźgnięty.